Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na specjalnej transmisji na portalu mojacukrzyca.org. Dzisiaj będziemy się łączyć z wydarzeniem, które odbywa się stacjonarnie w Krakowie, a mianowicie z 14 małopolskimi dniami diabetologicznymi. Mieliśmy się rozpocząć transmisję o 19:20, ale notujemy dość spore opóźnienie w wykładach. Pojawiało się tam dużo pytań i powstało dość duże opóźnienie, dlatego też nasza transmisja została opóźniona o pół godziny, ale już niedługo połączymy się ze studiem w Krakowie i będziemy mieć tutaj na żywo przekaz z Małopolskich Dni Diabetologicznych. Ja witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, którzy już teraz są z nami. Dajcie znać w komentarzach, czy mnie słychać, czy mnie widać i skąd jesteście, skąd się z nami łączycie. Moi drodzy, Małopolskie Dni Diabetologiczne odbywają się już od kilkunastu lat. 14. edycja tego wydarzenia odbywa się w wersji hybrydowej w Krakowie od dzisiaj do 23 kwietnia. Wydarzenie skierowane jest głównie do lekarzy, pielęgniarek, dietetyków i studentów. Jednak organizator pierwszego dnia przygotował serię wykładów dla pacjentów. Udział konferencji jest bezpłatny. No i tutaj dzięki profesorowi Małeckiemu mamy możliwość stworzenia dla Was tego otwartego streamingu i pokazania tych dwóch wykładów, które odbędą się w sesji, w drugiej sesji przewidzianej na dzisiejszy dzień. Tematem tej drugiej sesji jest dieta i monitorowanie glikemii jako podstawa terapii w cukrzycy i chorobach metabolicznych. I moi drodzy, będą tutaj dwie rzeczy się działy, o których zaraz wam powiem. Ja tutaj cały czas też zerkam na to, co się dzieje w Krakowie, dokładnie w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym 25 w Krakowie. Jest to sam rynek główny w Krakowie, stamtąd nadawany jest dzisiaj ten sygnał. Witamy serdecznie wszystkich naszych gości. Przepraszam Was jeszcze raz za to opóźnienie wynikające nie z naszej winy, tylko z tego, że wykłady mają po prostu opóźnienie. Katrina pisze, widać, słychać, dobry wieczór, święto wszystkie, witamy Wandę z Gliwic, słychać, widać, dobry wieczór, z Poznania pisze Iwona, gadżety, diabetyka, dobry wieczór, Aleksandra, dobry wieczór, Władysława, dobry wieczór, jest z nami Edyta Warszawa. O, Edyta Warszawa, tu od razu Was zaproszę, jutro na Pogadajmy o Cukrzycy, naszym gościem właśnie będzie Edyta Wojtczak. Serdecznie Was zapraszam, zaczynamy o godzinie 20, tym razem punktualnie już jutro Pogadajmy o Cukrzycy. Dobry wieczór, Celina. Dobry wieczór, Kasia. Moi drodzy, dwa wykłady. Pierwszy wykład będzie doktor inżynier pani Danuty Gajewskiej pod tytułem Efektywność i bezpieczeństwo stosowania diety w leczeniu choroby otyłościowej. Ja tutaj patrzę, co się dzieje w studiu, żeby wiedzieć, kiedy w odpowiednim momencie się ze studiem połączyć. Także jeszcze chwila. Jeszcze chwila, jeszcze jest dyskusja po wykładzie, który się odbył z opóźnieniem, także jeszcze momencik. I później dyskusja panelowa, niezwykle ciekawa dyskusja. Niezwykle ciekawa dyskusja panelowa pod tytułem Mierzyć czy nie mierzyć? Oto jest pytanie, czyli profesjonaliści o swoich własnych doświadczeniach z monitorowaniem glikemii. I w tej dyskusji panelowej wezmą udział cztery wyjątkowe osoby. Magister Teresa Benbenek-Klupa, doktor Katarzyna Cyranka, profesor Maciej Małecki, doktor habilitowany inżynier Matejko. Teresa Benbenek-Klupa jest edukatorką diabetologiczną, psycholog, doktor Katarzyna Cyranka jest psychologiem. Profesor Maciej Małecki to oczywiście znamienity diabetolog oraz inżynier biomedyczny, czyli doktor habilitowany inżynier Bartłomień Matejko. Co łączy te wszystkie cztery osoby? To łączy to, że te wszystkie osoby chorują na cukrzycę typu pierwszego, więc znają to ze swojego podwórka po prostu na bieżąco, tak? Siemanko, a to niespodzianka. Witaj, Dominiko. Przypominam, Małopolskie Dni Diabetologiczne w Krakowie dzisiaj się rozpoczęły. Zaraz się łączymy ze studiem, zerkam, co się dzieje. W studiu jeszcze trwa dyskusja po poprzednim wykładzie. Wiem też, że planowanej przerwy nie będzie, więc od razu powinno się przejść do tych wykładów, które są zaplanowane z półgodzinnym opóźnieniem. Małopolskie Dni Diabetologiczne to tradycyjnie największa, najważniejsza medyczna konferencja edukacyjna o tematyce cukrzycowej organizowana w Małopolsce przy udziale pracowników naukowych i klinicystów z Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum oraz zaproszonych gości. Ambicją organizatorów jest, aby pozostały one platformą wymiany praktycznych, istotnych klinicznych informacji, stąd dobór tematów wykładów zorientowanych na najważniejsze aspekty opieki diabetologicznej oraz interaktywna forma. Moi drodzy, za tydzień, trochę ponad tydzień, także
także za 2 tygodnie właściwie w Gdańsku 23 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, największe diabetologiczne wydarzenie w Polsce, także dużo się tam będzie działo, dużo informacji też o cukrzycy nowych. My jako portal mojacukrzyca.org mamy patronat medialny nad zjazdem Polskiego Towarzystwa Naukowego Diabetologicznego, więc będziemy dla Was też te wszystkie informacje przekazywać i szykujemy dla Was też różne wydarzenia. Zerknijmy na chwilę, co się dzieje w Krakowie. Jeszcze tutaj, moi drodzy, widzicie, że trwa w tym momencie dyskusja. Ale to jest tak, jak każdemu może się zdarzyć pacjentowi, czyli po poprzednim wykładzie, pani doktor wygłaszała wykład, więc jeszcze musimy chwilkę zaczekać na przekazanie sygnału, także jeszcze proszę Was chwilkę o cierpliwość. Monitoruję tę sytuację i jak tylko rozpocznie się to właściwe, ten właściwy moment, to oczywiście sygnał z Małopolskich Dni Diabetologicznych się pojawi. Także cały czas oczekujemy, cały czas czekamy. Przypominam, najpierw odbędzie się wykład Efektywność i bezpieczeństwo stosowania diety w leczeniu choroby otyłościowej, doktor inżynier Danuta Gajewska, a następnie dyskusja panelowa, mierzyć czy nie mierzyć, oto jest pytanie, czyli profesjonaliści o własnych doświadczeniach z monitorowaniem glikemii, magister Teresa Bedwede-Klupa, doktor Katarzyna Cyranka, profesor Maciej Małecki, doktor habilitowany inżynier Bartłomień Matejko. Cały czas w oczekiwaniu na sygnał. Dobry wieczór Teresa, dobry wieczór Marzena, dobry wieczór Ryszard. O, proszę, diabetolog z cukrzycą. Tak, profesor Maciej Małecki ma cukrzycę typu pierwszego. Będziemy mieć profesjonalistów, którzy zajmują się profesjonalnie cukrzycą i którzy także na cukrzycę chorują. I w tamtym roku też był taki wykład też tych samych osób, ale poświęcony diecie. A w tym momencie dzisiaj będą rozmawiać o doświadczeniach z monitorowaniem glikemii. Także cały czas oczekujemy. Jeszcze proszę Was o chwilę cierpliwości. Zostajemy cały czas z transmisją. No i będziemy obserwować, co tu się dzieje. Także momencik. Ja za chwilkę do Was wracam, na chwilkę znikam, ale monitorujemy sytuację i patrzymy cały czas i oczekujemy na sygnał. Zobaczmy, co się dzieje. Doktor, dajcie znać, czy słyszycie. Czy słyszycie głos ze studia? Potwierdźcie proszę, czy słyszycie głos ze studia. Natomiast mam pytanie, bo Państwa pacjenci byli, no tak patrząc na cukrzycę typu pierwszego, relatywnie dobrze wyrównani, bo średnia hemoglobina... Dajcie znać w komentarzach, czy słyszycie głos ze studia, będziemy mieć potwierdzenie. No tak, mediana jest 7,8, dobry wieczór Artur, 8, dobry wieczór Teresa. Populacyjnie. Dominika pisze, że natomiast ja mam pytanie, czy była to, świetnie, będziesz wiedział, słychać, czy była kiedykolwiek Sofia, już super, praca potwierdzenie, że słychać głos ze studia, pompy 70, to jest bardzo dobra informacja, sprawnie działa. Powyżej 9, powyżej 10, takich kompletnie nieradzących sobie z chorobą, ignorujących wszystkie zasady, wszystkie, nie wiem, opornych na sugestie, opornych na zalecenia. U takich pacjentów czy ta pompa była? To są zwykle kryteria wykluczające. Tutaj na scenie mamy doktora Mjózę, docent Katarzyny Cyganek, profesora Tomasza Klupę, doktora Jerzego Hohendorfa i doktora Przemysława Witka. Także takich odbywa się dyskusja pod to są właśnie tacy pacjenci, którzy wchodzili... opóźnieniem. Także jeszcze chwilę, cały czas oczekujemy. Witaj Jurku, sygnał jest, potwierdzam, słychać. Dobrze, bardzo Wam dziękuję. Dobry wieczór Marta. Witam serdecznie, tak słychać dobrze pisze Artur. Super. O, profesor już przerywa dyskusję. Pacjentów, oni jeszcze tego nie słyszą, którzy za moment zostaną podłączeni do naszej... Tak, tutaj profesor mówi, że pacjenci zaraz zostaną podłączeni do transmisji. Tak jest. Dobry wieczór z Warszawy. Dobry wieczór, pani doktor. Okej, tutaj profesor Małecki już zapowiada teraz, że krótka reklama, z tego co wiem, 30-sekundowa reklama i po tej reklamie już będzie dobrze. Także już się będzie działo. Także za momencik. Dobrze. Za komputerami tak naprawdę teraz zaczyna się prime time. Także dziękuję bardzo. Profesor powiedział, że teraz za komputerami zaczyna się prime time. No właśnie. Jest krótka reklama, dżingielek i zaraz do Was wracam i już będzie studio i to, o co nam chodziło.
moi drodzy, to znowu ja, jeszcze chwilkę, ostatnie sekundy. Pojawia się na ekranie w tym momencie jeszcze reklama firmy, pewnej firmy. Jak tylko ta reklama się zakończy, to już wam daję sygnał. Myślę, że to będzie właśnie teraz ten moment, także jeszcze chwileczkę. I jeszcze chwileczkę odliczamy ostatnie sekundy. Dobrze, jest. Pani doktor Danuta Gajewska z wykładem. Już panią doktor widzimy. Pani, idzie wykład, tak? Dobra. Czekamy na sygnał. Pani doktor Danuta Gajewska. Efektywność. Dzień dobry pani doktor. Nie wiem, czy pani doktor nas słyszy. Tak, dzień dobry, witam państwa. Przepraszamy za tą chwilę. Po pierwsze za opóźnienie, po drugie za ten mały rozgardiarz tutaj po poprzedniej sesji. Ja już zapowiedziałem panią doktor i zapraszam do zaprezentowania wykładu dotyczącego efektywności i bezpieczeństwa stosowania diety w leczeniu choroby otyłościowej. Jesteśmy online także na forach pacjenckich. To jest dla nas duża wartość, że biorą udział w tej części także chorzy. Bardzo proszę. Dzień dobry, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam państwa z Warszawy. Co prawda już nieco zaciemnionej i zachmurzonej, ale bardzo serdeczne pozdrowienia przesyłam. Temat mojego wystąpienia to efektywność i bezpieczeństwo stosowania diety w leczeniu choroby otyłościowej. Czy istnieje idealny model leczenia choroby otyłościowej? Spróbuję na ten temat trochę powiedzieć, chociaż od razu odpowiem nie. Postaram się także opowiedzieć o efektywności i bezpieczeństwie stosowania diet terapeutycznych, czyli jakie mamy diety i jakie korzyści czy też zagrożenia wiążą się z ich stosowaniem. Zamiast wstępu krótka informacja, niestety nie jest dobrze. Rośnie odsetek osób z nadwagą i otyłością i niestety zjawisko to jest też obserwowane w populacji pediatrycznej, a więc tendencje, trendy dotyczące wzrostu liczby pacjentów z otyłością są niepokojące. Czy istnieje idealny model leczenia otyłości? Jest wiele wytycznych, standardów dotyczących leczenia choroby otyłościowej, otyłości. One są opracowywane przez różne naukowe instytucje, przez różne organizacje. Te, które są opracowywane przez stowarzyszenia, towarzystwa dietetyków, skupiają się raczej na leczeniu dietetycznym. Te, które są przez lekarzy formułowane, dotyczą raczej leczenia i z większym naciskiem na farmakoterapię. Natomiast niezwykle istotne jest połączenie wszystkich sił i tworzenie zespołów terapeutycznych, które leczyłyby pacjentów z otyłością. Bez wątpienia otyłość jest chorobą. Jest chorobą, na którą zwraca się coraz więcej uwagi, ponieważ wpływa zarówno na zdrowie pacjentów, na ich jakość życia, ale także długość życia pacjentów. A więc definicja otyłości zmieniła się w ostatnich czasach. Tu mają państwo przykład definicji kanadyjskiego towarzystwa, które zwraca uwagę, że jest to choroba złożona. Jest to choroba postępująca, nawracająca o przewlekłym charakterze, która niestety wpływa niekorzystnie na zdrowie pacjentów. A bardzo piękny fragment tych rekomendacji, w którym pokazana jest droga pacjenta w leczeniu otyłości. I spośród wszystkich terapii, które są dostępne, dwie są zawsze podstawowe. Leczenie dietetyczne i aktywność fizyczna, to jest baza. Ale oprócz tego konieczna może być także terapia psychologiczna, może być konieczne włączenie farmakoterapii, a w określonych sytuacjach klinicznych także chirurgia bariatryczna. Natomiast zmieniło się podejście do leczenia otyłości, zmieniła się także klasyfikacja otyłości, bo jeszcze do niedawna w zasadzie wykorzystywano tylko BMI jako tę podstawę klasyfikowania otyłości
I BMI według standardowych wytycznych opracowanych przez WHO. Oczywiście te standardy obowiązują dalej, natomiast kładzie się nacisk na fakt, że BMI mierzy rozmiary ciała, natomiast nie mierzy zdrowia i nie mierzy składu ciała. Wobec tego zwraca się też uwagę na to, aby mierzyć obwód pasa, obwód talii pacjentów, a także, żeby wykorzystywać skalę oceny stopnia zaawansowania otyłości, taką 5-punktową skalę do oceny ryzyka zdrowotnego związanego z otyłością. To jest skala, która została opracowana wiele lat temu. Co więcej, zwraca się uwagę także, aby rodzaj interwencji i wdrożenie tych interwencji przedyskutować z pacjentem. To są też wytyczne właśnie opracowane przez NICE, opublikowane całkiem niedawno. I według tych wytycznych zwraca się uwagę nie tylko na BMI, ale także właśnie na obwód pasa. I w zależności od obwodu pasa, czy też talii u kobiet, wdraża się określoną strategię postępowania. Albo jeśli jest ryzyko niewielkie, jeśli nie ma chorób współistniejących, to jest to dieta plus aktywność fizyczna, albo także rozważenie farmakoterapii, czy też leczenia bariatrycznego. To są te zmiany, na które zwraca się w ostatnich latach uwagę w obszarze diagnostyki otyłości. Natomiast podkreśla się, że te multimodalne, czyli wieloskładnikowe systemy leczenia otyłości są promowane. Bez wątpienia dwie bazowe to dietoterapia i aktywność fizyczna. Jaka jest efektywność stosowania takich diet terapeutycznych? No oczywiście jest wiele modnych diet. Ja zamieszczam je tu tylko oczywiście jako żart, bo na pewno znana jest Państwu dieta sirtuinowa. To jest dieta niezwykle modna, dlatego że odchudzała się stosując tę dietę Adele i efekty mogą Państwo podziwiać, oglądając jej występy. Ale są też inne modne diety, chociażby dieta pudełkowa czy dieta interwałowa, a najmodniejszą ostatnią dietą jest dieta spersonalizowana. Jeśli ktoś chce znaleźć dietę odpowiednią dla siebie, to może też skorzystać z takiego rankingu diet, który jest co roku publikowany w US News. To jest diet, w którym są przeróżne diety. Pewnie większość z nich nie jest Państwu w ogóle znana. Ja też tych diet nie do końca wszystkie rozumiem, nie do końca widzę ich zasadność stosowania. Natomiast są też tam diety takie, które są stosowane profesjonalnie w leczeniu otyłości i innych schorzeń i diety, które przynoszą określone efekty zdrowotne pacjentom. Jeśli chcielibyśmy dokonać podziału tych diet stosowanych w leczeniu otyłości, to na pewno najczęściej rekomendacje dotyczące kontroli ilości i jakości spożywanej żywności są pacjentom przekazywane. To są proste zalecenia typu proszę ograniczyć wielkość porcji, proszę wykluczyć słodkie napoje, proszę nie jeść żywności przetworzonej, wysoko przetworzonej, zwiększyć spożycie warzyw i owoców. Niestety te terapie są zazwyczaj najmniej skuteczne, bo taką metodę leczenia otyłości w zasadzie stosują chyba wszyscy na co dzień. Kolejna grupa diet, które są stosowane w leczeniu otyłości, to są diety, w których opracowujemy deficyt kaloryczny. Zakładamy jakiś deficyt kaloryczny, wyliczamy ten deficyt kaloryczny. Za bezpieczny uważa się deficyt około 500 kalorii, natomiast są też diety, w których podaż całkowita nie przekracza 800 kalorii w ciągu dnia. To są diety typu very low caloric diet. One mogą być stosowane u różnych pacjentów, ale wyłącznie pod opieką specjalistów i nie przez długi okres czasu.
Kolejna grupa diet, które są stosowane też z dużym skutkiem, ale ze zmiennym sukcesem w różnych grupach pacjentów, to diety o modyfikowanych proporcjach makroskładników. To mogą być diety niskotłuszczowe, gdzie mamy poniżej 30% energii z tłuszczu. Tu klasyczny przykład to jest dieta doktora Ornisza, która zakłada około 10% energii z tłuszczu. Mogą to być diety obniżonej ilości węglowodanów, poniżej 150 gramów węglowodanów w ciągu doby. To dieta typu Atkins, dieta Atkinsa, czy też diety ketogenne. Diety wysokobiałkowe, gdzie klasycznym przykładem jest dieta ZON. Tu proporcje makroskładników węglowodany, białka, tłuszcze to 40-30-30. Chyba największą popularnością i najwięcej dowodów na efektywność stosowania diet to przy stosowaniu pewnych wzorców żywieniowych, takich jak dieta śródziemnomorska, dieta DASH, dieta paleo, różnego rodzaju diety roślinne, czy też ostatnio bardzo modna dieta fleksitariańska, czyli taki elastyczny wegetarianizm. Natomiast bardzo dużą popularnością cieszą się także diety z ograniczonym żywieniem, w którym i czasowo, i ilościowo ogranicza się podaż kalorii. Te diety są pod wspólnym takim, taką grupą jako intermittent fasting opisywane w literaturze. Te diety, które dotyczą ograniczonego żywienia, a one zakładają restrykcje kaloryczne na poziomie nawet do 40% codziennie. Mogą to być diety, w których są ograniczenia kaloryczne, ale na przykład co drugi dzień. Mogą być też diety, w których ograniczenia kaloryczne dotyczą tylko i wyłącznie 2 dni w ciągu tygodnia. Mogą to być dni konsekutywne, ale niekoniecznie, mogą być rozdzielone. I są też diety z ograniczonym żywieniem, w których planuje się tak zwane okienko żywieniowe i czas postu. To okienko żywieniowe może być dłuższe lub krótsze, może być 8-godzinne, może być 4-godzinne, w zależności od tego, jakie założenia z pacjentem poczynimy i czy pacjent jest w stanie takich restrykcji przestrzegać. I może być też taki model, w którym jest bardzo znaczne ograniczenie kaloryczne przez pewien okres czasu, dosyć długi. Niestety są to diety, które wymagają stałej opieki i oceny stanu zdrowia, pomiaru parametrów stanu zdrowia. Są też diety, w których stosuje się różnego rodzaju na przykład suplementy. I to są suplementy, które określa się jako caloric restriction mimetic. Tu cała grupa i coraz więcej takich związków, które są zaliczane do tej grupy. A więc ten slajd i te modele diet, które Państwu pokazuję tutaj, to jest to, co jest tak naprawdę przedmiotem aktualnych badań. Jest jeszcze niewiele badań, które wskazywałyby na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tego rodzaju ograniczenia żywieniowego. I podsumowując, te wszystkie rodzaje diet, które są stosowane w terapii choroby otyłościowej, nie ma żadnej uniwersalnej diety odchudzającej, diety redukcyjnej. Zazwyczaj założenia diety opieramy na tych samych, które są skierowane dla populacji ogólnej, a potem dodatkowo jeszcze dokładamy pewne indywidualne ograniczenia, które uwzględniają wiele czynników, uwzględniają nie tylko wiek i płeć pacjenta, jego stan zdrowia, przyjmowane leki, ale też cele terapeutyczne, które tak jak pokazywałam w tych nowych standardach dyskutuje się z pacjentem i uzgadnia się z pacjentem, uwzględniamy preferencje pacjenta odnośnie wyboru diety, odnośnie jakości z proporcji makroskładników, ale także uwzględniamy
styl życia, poziom aktywności fizycznej, status ekonomiczny, co niezwykle ważne, i gotowość pacjenta do wprowadzenia zmian. Ja za chwilę jeszcze o tym powiem. A więc współczesny model leczenia otyłości to jest indywidualizacja zaleceń, ale jest to zespół specjalistów, który leczy pacjenta. Jest to zespół, w którym każdy specjalista ma zdefiniowaną rolę i pacjent jest członkiem zespołu terapeutycznego. Cele terapii uzgadnia się z pacjentem, pacjent musi te cele zaakceptować. Bardzo ważna jest rola rodziny i zaangażowanie rodziny i środowiska, które będzie wspierać pacjenta w leczeniu choroby otyłościowej. Niezwykle pomocne w leczeniu choroby otyłościowej są nowoczesne narzędzia, które można wykorzystać zarówno w edukacji, jak też monitorowaniu leczenia, a więc telemedycyna. To, na co mocno kładzie się nacisk we współczesnych standardach, to także ocena efektywności leczenia, ale nie tylko masa ciała. Masa ciała jest jednym z parametrów i to nie jest zawsze cel główny do osiągnięcia. Jest wiele markerów stanu zdrowia, które należy mierzyć, oceniając efektywność leczenia choroby otyłościowej. I to dotyczy zarówno funkcji poznawczych, jak też składu ciała, jak też zdrowia kardiometabolicznego, zaburzeń ze strony innych narządów, ale także zdrowia psychicznego i także zachowania pacjentem, jeśli chodzi o apetyt i sytość. O ocenę, czy nie zdarzają się przypadkiem sytuacje, w których pacjent nie jest w stanie poradzić sobie z uczuciem głodu. W zasadzie nie do końca relacjonuje to, co spożywa, czyli po prostu prowadzi zupełnie inną terapię, a dietetykowi czy osobie, która zajmuje się jego leczeniem, a zupełnie inne przedstawia, czy inny obraz leczenia przedstawia. W jaki sposób mierzyć te poszczególne parametry? Jest to oczywiście czasochłonne, to wymaga używania różnych narzędzi. Zawsze najprostszym narzędziem może być skala, na której pacjent ocenia od 0 do 10 na przykład natężenie, nasilenie występowania jakiegoś zjawiska, zwłaszcza jeśli to są zjawiska, które są bardzo subiektywne. Przechodząc do efektywności popularnych diet stosowanych w leczeniu otyłości, przedstawię Państwu wyniki dwóch badań, w zasadzie trzech, zebrały dane w zasadzie z różnych randomizowanych badań, w których stosowano różnego rodzaju diety. Diety z różnymi proporcjami makroskładników, z diety, które były nisko węglowodanowe, dieta typu Atkinsa, Southbridge czy dieta ZON, diety o umiarkowanej zawartości węglowodanów i diety nisko, typu Ornisza czy Rosemary, to są diety o ograniczonej podaży tłuszczu, to są diety niskotłuszczowe. Więc skrajnie różne modele żywieniowe, jakie efekty. Okazuje się, że wśród diety niskowęglowodanowe, diety niskotłuszczowe i te, które były zbilansowane pod względem podaży makroskładników, powodowały co prawda umiarkowaną redukcję masy ciała i potencjalnie obniżały ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe, ale tylko w okresie krótkim w porównaniu do diety kontrolnej, czyli w okresie 6 miesięcy. Natomiast ten efekt po 12 miesiącach, czyli w długim okresie czasu, zdecydowanie się zmniejszał. Pomiędzy dietami obserwowane różnice były zazwyczaj niewielkie, nieistotne i niestety to, co się zawsze podkreśla, bardzo często wiarygodność danych, które są prezentowane
jako efekty stosowania takich diet jest często niewystarczające, jest często znikome. Kolejne badanie, w którym porównano metaanalizy randomizowanych badań z wykorzystaniem także różnych modeli diet stosowanych w leczeniu otyłości, pokazują na odmienne efekty. Te zielone punkciki, zielone kropki to jest efekt pozytywny, szary to jest brak efektu, a czerwone to jest efekt odwrotny, czyli negatywne efekty. A więc podsumowanie i wniosek końcowy, który wynikał tutaj z analizy tylko 80 badań włączonych do analizy, ale z ponad 12 tysięcy, które pierwotnie odnaleziono we wszystkich bazach danych włączonych do analizy. Wniosek końcowy był taki, że w zasadzie największe efekty zdrowotne dotyczące wszystkich analizowanych tutaj parametrów zaobserwowano w przypadku diety śródziemnomorskiej. Również dieta DASH, która jest stosowana generalnie w leczeniu, zaprojektowana była zresztą do leczenia niefarmakologicznego nadciśnienia tętniczego, ale jeśli jest z deficytem kalorycznym, może być z powodzeniem stosowana w leczeniu choroby otyłościowej. Dieta DASH także dawała bardzo korzystne efekty zdrowotne. Stosując różne strategie w redukcji masy ciała, bez wątpienia stosowanie pojedynczych terapii nie jest rekomendowane. Więc ani sama dietoterapia, ani aktywność fizyczna jako pojedyncze interwencje dają niewielką redukcję masy ciała i nie są rekomendowane. Większe efekty, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, dają terapie połączone, które trwają przynajmniej 6 miesięcy i ta redukcja masy ciała skutkująca 10% obniżeniem wyjściowej masy ciała, to jest efekt zadowalający, efekt, który pozwala odnieść pozwala na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli jest też istotny terapeutycznie. Natomiast bez wątpienia leczenie bariatryczne daje największe rezultaty, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, natomiast może być stosowane, wiadomo, w określonych sytuacjach klinicznych. Czy diety stosowane w leczeniu otyłości są bezpieczne? Są oczywiście korzyści, które odnoszą pacjenci ze stosowania różnego rodzaju diet. I tu jedno z takich opracowań, zresztą przez polskich naukowców, przygotowane korzyści, które mogą odnieść pacjenci ze stosowania diet typu intermittent fasting. To przede wszystkim zmniejszenie stanu zapalnego, to poprawa lipidogramu, metabolizmu lipidów, to zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego, to oczywiście zmniejszenie masy ciała i co więcej, pojawiają się także prace, w których ten intermittent fasting jest stosowany w leczeniu pacjentów ze cukrzycą. Tu gwiazdka konieczna oczywiście może być stosowana tylko i wyłącznie w określonych warunkach pod bardzo ścisłą kontrolą lekarza. Natomiast są takie terapie, w których tę dietę wykorzystuje się właśnie w odchudzaniu pacjentów z cukrzycą. Czy diety niskowęglowodanowe są lepsze w zmniejszeniu ryzyka sercowo-naczyniowego w odniesieniu do diet tak zwanym zbilansowanym, czyli umiarkowanej ilości węglowodanów? Tu wyniki badań, których uwzględniono 61 badań randomizowanych. Duża grupa pacjentów, większość bez cukrzycy, włączone losowo do grup, które stosowały albo dietę niskowęglowodanową, albo dietę o zbilansowanej ilości węglowodanów. Obydwie diety z obniżeniem, z restrykcją kaloryczną. Wyniki badań. Redukcja masy ciała od niewielkiej do 12 kg nawet długoterminowo, ale
Konkluzje są takie, że istnieje niewielka lub żadna różnica w redukcji masy ciała u osób stosujących niskowęglowodanowe diety w porównaniu z osobami stosującymi zbilansowaną pod względem węglowodanów dietę w okresie długoterminowym, w okresie 2 lat. Większość badań, w których prowadzi się pacjentów celem jest redukcja masy ciała, raportuje, podaje, że te wyniki dotyczące redukcji masy ciała wahają się od 1 do 12 kg. Natomiast nie zawsze osiąga się też dodatkowe efekty w postaci zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego. A więc bardzo zróżnicowane efekty wynikały z analizy badań uwzględnionych w tej metaanalizie odnośnie wpływu na stężenie hemoglobiny glikowanej czy też w cholesterolu frakcji LDL. Co więcej, w niewielu badaniach raportowano działania niepożądane, to też w tej metaanalizie nie sformułowano żadnych wniosków dotyczących działań niepożądanych. Ale diety niskokaloryczne mogą stwarzać ryzyko. Są badania, które pokazują, że diety niskokaloryczne i bardzo niskokaloryczne mogą zwiększać ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego, dają efekty niepożądane w postaci zmęczenia, bólu głowy, czy zaparć, czy też biegunek. Raportowane są też dane o tym, że ze względu na niskie spożycie energii może dochodzić do zaburzeń cyklu menstruacyjnego u miesiączkujących kobiet. A więc bez wątpienia, jeśli pacjenci stosują diety niezbilansowane, a zwłaszcza jeśli dodatkowo sami wykluczają z diety, na przykład gluten, na przykład ziemniaki, na przykład mięso, na przykład laktoza, co za tym idzie, mleko i produkty mleczne, mogą być narażeni na niedobory, wapnia, na niedobory witamin z grupy B, na niedobory w zasadzie podstawowych witamin i składników mineralnych. Więc podsumowując, w leczeniu pacjentów z chorobą otyłościową konieczne jest podejście holistyczne. Najważniejsza jest wczesna diagnoza i bez względu na to, kto tej diagnozy dokonuje, nie można pozostawić pacjenta bez rozwiązania problemu. A więc jeśli jest to lekarz pierwszego kontaktu, czy też dietetyk, czy jakakolwiek inna osoba, która diagnozuje problem, należy pacjentem się zająć i wokół pacjenta powinien być zbudowany zespół terapeutyczny, który zajmie się leczeniem takiego pacjenta. Ja sobie zdaję sprawę, że nie ma w polskim systemie rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby na taki model leczenia, ale mam nadzieję, że niedługo taki model powstanie i będą pacjenci z otyłością leczeni kompleksowo. Dlatego, że w zależności od różnych czynników, które zdefiniujemy w trakcie leczenia pacjenta z otyłością, należy rozważyć różne formy terapii. Wspominałam już, że bazą, podstawą jest modyfikacja stylu życia, czyli dieta i aktywność fizyczna, ale mogą też być potrzebne terapie poznawczo-behawioralne. Może być konieczne włączenie farmakoterapii czy też leczenie bariatryczne. Tym bardziej, że część pacjentów, których leczymy z powodu otyłości, to są pacjenci, którzy właśnie poprzez jedzenie łagodzą w pewien sposób negatywne emocje, które towarzyszą całemu procesowi odchudzania, czy też w ogóle ich stylowi życia. Okazuje się niestety, że osoby z nadmierną masą ciała charakteryzują się silniejszą tendencją do sięgania po żywność pod wpływem doświadczanych emocji niż osoby z prawidłową masą ciała. To są pacjenci, z którymi dietetyk sam sobie nie poradzi, bo stosowanie diety restrykcyjnej będzie jeszcze dodatkowo nasilało problemy, bo pacjent będzie ciągle
niezadowolony z efektów, przy najmniejszym uczuciu głodu albo jakiejś sytuacji stresowej będzie sięgał po żywność. Zazwyczaj sięga się wtedy po żywność wysokokaloryczną. Jest takie dosyć brzydkie termin, ja go nie lubię go używać, zajadanie stresu, ale to jest zjawisko bardzo często obserwowane wśród pacjentów. Sięga się wtedy, tak jak powiedziałam, po produkty, które są wysokokaloryczne, które dają pewien komfort na krótki okres czasu. Potem są wyrzuty sumienia. Pacjent wpada w takie błędne koło jedzenia pod wpływem emocji. To zamiast leczyć otyłość, tylko ją nasila. Więc tutaj jest potrzebne dodatkowe rozwiązanie, które pomoże pacjentom i pomoże leczyć chorobę u pacjenta z otyłością. Jako przykład, my niedawno zakończyliśmy, tuż przed pandemią, zakończyliśmy takie badanie trójramienne w leczeniu otyłości i jeden z moich pacjentów, z którym ustalaliśmy strategię, z którym dyskutowaliśmy na temat planu posiłków, liczby posiłków w ciągu dnia, rozkładu posiłków w ciągu dnia, kaloryczność wcale nie była bardzo niska, to był umiarkowany deficyt, bezpieczny deficyt. Pacjent patrząc na przykładowy jadłospis od razu stwierdził, ale ja będę głodny. Nawet nie spróbował jeszcze zastosować, wdrożyć tej terapii, a już postawił diagnozę. A więc tacy pacjenci powinni być objęci także szczególną opieką. I jeszcze jedna uwaga dotycząca leczenia pacjentów z otyłością przez dietetyków. W standardach postępowania dietetycznego jest ocena motywacji pacjentów do redukcji masy ciała, zanim rozpoczniemy terapię. My także ocenialiśmy w tym naszym badaniu stopień motywacji pacjentów. To są te słupki na niebiesko zaznaczone w skali 10-punktowej. A poniżej mają Państwo zmiany masy ciała w kilogramach. I okazuje się, że te największe zmiany masy ciała wcale nie były obserwowane u pacjentów, którzy byli najbardziej zmotywowani. To pacjentka, która zdecydowanie niżej oceniła swoją gotowość do redukcji masy ciała niż inni pacjenci, a efekty stosowania diety były u niej najwyższe. Schudła około 18 kg. I odwrotnie, pacjenci, którzy deklarowali bardzo silną motywację, byli mocno zmotywowani, nawet przytyli w trakcie terapii odchudzającej. A więc kończąc swój wykład, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że leczeniem pacjentów z chorobą otyłościową musi się zająć cały zespół. Pacjent jest w centrum tego zespołu i ma znaczący głos w ustalaniu terapii, a dla wszystkich z Państwa jako taki take home message, aby nie stosować diet, które są czasami nudne, czasami trudne, czasami powodują wiele efektów ubocznych, to taka prosta ścieżka do zdrowego stylu życia. A trzeba słuchać własnego ciała, trzeba jeść w grupie. Jedzenie to jest także element życia społecznego. Trzeba być aktywnym, trzeba dokonywać mądrych wyborów, z daleka omijać wszelkie media, które promują cudowne diety. Trzeba być nastawionym pozytywnie do życia i spać odpowiednią liczbę godzin, poświęcać na sen odpowiednią liczbę godzin. To nam gwarantuje sukces. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani doktor. Proszę jeszcze pozostać z nami. Patrzę, czy są jakieś pytania. Jedno jest skierowane do mnie, ale myślę, że spróbujemy na nie odpowiedzieć wspólnie. Pacjent 46 lat, waga 189 kg, niewiarygodne. Cukrzyca typu drugiego, pochodna sulfonylomocznika i metformina, HbA1c7/8, analog GLP-1 nie z powodu ceny, flozyna także, leczenie bariatryczne, ewentualna kwalifikacja wstrzymana, bo od 2 lat
owrzodzenia podudzi zakażone gronkowcem, co dalej zrobić. Mam wiele podobnych osób, flozyny i analogi GNRP1 bez refundacji, nie są zainteresowani leczeniem bariatrycznym. Co zrobić? Ja może tylko krótko spuentuję, jeśli pacjent nie jest zainteresowany optymalną terapią, to medycyna jest bezsilna, tak bym to powiedział. Tutaj nawet najlepszy lek nie zadziała, czy najlepsza procedura, jeśli chory się nie zdecyduje ją zastosować. Pytanie do pani doktor Gajewskiej. Dietetycy za przyczynę niepowodzenia leczenia otyłości bardzo często wskazują insulinooporność. Czy to rzeczywiście istotny problem? Bardzo proszę. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że bardzo często insulinooporność jest rozpoznawana i w zasadzie czasami nie do końca wiemy na podstawie jakich kryteriów, a to moim zdaniem jest nadinterpretacja. Natomiast bez wątpienia jest to zjawisko obserwowane w grupie pacjentów. Co więcej, obserwujemy takie zjawisko insulinooporności coraz częściej u pacjentek z cukrzycą ciążową, które mają przed zajściem w ciąży prawidłową masę ciała. To już nie otyłość, ale dosyć często właśnie insulinooporność jest problemem. Natomiast uważam, że insulinooporność jest nadrozpoznawalna i nie należy insulinooporności jako ten główny czynnik braku sukcesu, brać pod uwagę. Tu jesteśmy w pełni zgodni. W środowisku diabetologicznym też postrzegamy w większości przypadków insulinooporność jako wtórny parametr do otyłości. Jeszcze jedno pytanie. Będziemy za chwilę przechodzić do kolejnej sesji, ale zadajmy jeszcze to. Walczymy z otyłością, a producenci niezdrowej żywności, słodkich napojów mają się bardzo dobrze i co dalej z tym problemem? Co dalej, pani doktor? No ja nie wiem, czy to jest pytanie do mnie. Ja bardzo chętnie się podpiszę pod standardami walki z niezdrową żywnością, nawet co robimy w tej chwili. My staramy się wpłynąć na przemysł, a promując zdrowy styl życia. Ale tak naprawdę to od nas samych zależy, czy my będziemy kupować tę niezdrową żywność, czy też nie. No, producenci reagują na popyt. Jeśli jest popyt, to produkcja oczywiście jest. Natomiast myślę, że tu niezwykle ważna jest edukacja. Edukacja i system znakowania żywności, który będzie informował pacjentów o tym, jakiego rodzaju produkty kupują. Ten system znakowania żywności może być różny, ale mnie się bardzo podoba taki system, który jest stosowany na przykład w Meksyku, system takich znaków ostrzegawczych. Te znaki ostrzegawcze to są takie czarne, duże sześciokąty chyba, na których jest za dużo cukru, za dużo kalorii, za dużo tłuszczu. I konsument kupując produkt widzi, że dany produkt jest bogaty w tłuszcz, jest bogaty w kalorie, czy też bogaty w węglowodany. Myślę, że oczywiście żaden system znaków ostrzegawczych też nie zastąpi jakby chęci kupienia danego produktu. Natomiast tu ważna jest edukacja. Edukacja w zakresie dokonywania mądrych wyborów. Ja nawet tak odnosząc się do tych pierogów, które tam były wcześniej, czy tego ciasteczka z kawą, które też prowadzi do wzrostu glikemii, to też możemy wybrać takie ciasteczko, które nie będzie powodowało gwałtownej glikemii. Możemy to ciasteczko połączyć z dodatkowym produktem, który też będzie w pewien sposób tę glikemię zmniejszał, a tak samo pierogi. Jeśli trochę zmodyfikujemy farsz, trochę zmienimy ciasto, czy też zamiast śmietany użyjemy jogurtu, to też odpowiedź glikemiczna będzie inna. A jeśli dodatkowo do tych pierogów dodamy surówkę, to już w ogóle będzie zupełnie inne danie niż klasyczne pierogi. Ostatnie krótkie pytanie lub krótki komentarz, pan profesor Krupa.
Panie doktor, dziękuję za jak zwykle znakomity wykład. My poszukujemy takich prostych rozwiązań, które mogłyby być dla pacjenta akceptowalnymi. I wydaje się, że takim prostym rozwiązaniem mógłby być ten system intermittent fasting. I prośba o krótki komentarz, czy zdaniem pani doktor to rzeczywiście działa i który model wybrać na początek? Czy 2-3 dni na przykład ograniczenie kalorii w ciągu tygodnia, czy codziennie wydłużać okres między spożywaniem posiłków? Bardzo proszę. Wybór modelu to jest bardzo indywidualny chyba, wydaje mi się, indywidualna sprawa, dlatego że nie wszyscy pacjenci są w stanie zaakceptować na przykład ograniczenie i bardzo niską kaloryczność w ciągu jednego dnia. Ten dzień tak zwanego głodu to jest kilkaset kalorii, to jest 500 kalorii w ciągu dnia, więc niektórzy pacjenci niestety nie są w stanie taki deficyt dobrze tolerować. Natomiast wydaje mi się, że to nie ma takiej prostej odpowiedzi. Tu trzeba przeanalizować wiele czynników, które należy uwzględnić, dokonując najlepszego wyboru. Bo proszę pamiętać, że my wszyscy stosujemy dietę intermittent fasting, jeśli tylko nie jemy na przykład po 18, jemy śniadanie następnego dnia dosyć późno. To jest właśnie dokładnie ten post, którym nie spożywamy posiłku. Natomiast chyba najczęściej zaczyna się, jeśli to jest rekomendowane w większości przypadków, jeśli ktoś chce zacząć pościć, zaczyna się od tak zwanego 8-godzinnego okienka żywieniowego. Czyli w ciągu 8 godzin pacjent może spożywać żywność, a przez pozostaną całą część doby pacjent pości. I to jest stosowane każdego dnia. Dziękuję bardzo. Zamykam tą interesującą dyskusję, bo jesteśmy bardzo opóźnieni, ale tak jak powiedziałem, cały czas wydaje mi się, że z perspektywy wykładów i spotkań online to jeszcze jest prime time. Bardzo dziękujemy pani doktor. Bardzo dziękujemy. Brawa dla pani doktor. I zapraszam teraz tutaj na środek panią magister Teresę Bębenek-Klupę. Pani magister jest edukatorem. Chyba cały czas też postrzega siebie jako pielęgniarkę. Jest też reprezentantem firmy Ascensia, który na polskim rynku opiekuje się produktem Eversense. Zapraszam panią doktor Katarzynę Cyrankę, psychologa, i zapraszam pana docenta Bartłomieja Matejkę. Pan docent, jest z wykształcenia inżynierem, no ale dochrapał się już 2 stopni naukowych, medycznych, doktora, teraz doktora habilitowanego. Zwróćcie uwagę, szanowni państwo, że właściwie tak się złożyło, że każdy z nas ma inny zawód tutaj na środku. Ale jedno nas łączy, to jest to, że od wielu lat funkcjonujemy z cukrzycą typu pierwszego. Przed rokiem spotkaliśmy się, dyskutując o diecie, a teraz chcemy podyskutować o monitorowaniu glikemii. I tak umówiliśmy się tutaj w naszej grupie, że mimo tego, że ta dyskusja ma swojego patrona, patronem jest firma Ascensia, to spróbujemy, żeby nazwy konkretnych produktów w gruncie rzeczy padały jak najrzadziej. Postaramy się mówić o problemie, a nie o jednym konkretnym wyrobie medycznym. W tym spotkaniu uczestniczą jeszcze osoby, które są tutaj na sali. W sumie przewinęło się przez tą salę kilkadziesiąt osób. Uczestniczą osoby zawodów medycznych online. Profesor Klupa powiedział mi, że w szczycie tego spotkania było 600 osób. Ciągle mam nadzieję, że jeszcze kilkaset z nami jest. Jest też kilkudziesięciu. Pacjentów, którzy są podłączeni przez streaming na stronie mojacukrzyca.org. I tak sobie pomyślałem, że żeby pacjenci mieli też możliwość zadawania pytań, to ja jestem cały czas podłączony online, bo państwo nie mają linku, tylko streaming.
maciej.malecki@uj, czyli tak jak Uniwersytet Jagielloński.edu.pl. Mam na swoich kolanach laptop i chętnie odczytam Państwa pytania. No a teraz już do Was. Mam przygotowanych 10 pytań i zacznę od takiego. Pierwszy kontakt z monitorowaniem glikemii. Nie mam tu na myśli CGMS-u. Mam tutaj zapewne na myśli glukometr. Jak to było? Jaki to był glukometr? Jakie wrażenia? Teresa, zacznijmy od Ciebie. Dziękuję za to pytanie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom po drugiej stronie monitorów i pacjentom i zespołom terapeutycznym, bo chciałabym wszystkich przywitać. Muszę powiedzieć, że jak mi zadajesz to pytanie, to mnie trochę w gardle ściska, ponieważ ja choruję bardzo długo, to nie jest tajemnicą. Pierwszym narzędziem do monitorowania glikemii, czyli glukozy we krwi, był glukometr firmy Bayer. Będę używać nazwy, bo to od tego zaczęła się era glukometrów. I to było 10 lat po rozpoznaniu cukrzycy. I to był moment, kiedy ja zrozumiałam, że do tej pory byłam utrzymywana przy życiu, a nie leczona. Leczyć zaczęłam się wtedy, kiedy zaczęłam monitorować glikemię z użyciem glukometru. Super. Niezwykle ważne słowa. Pani doktor. Również witam Państwa bardzo serdecznie i też tak staram się teraz cofnąć myślą 30, a właściwie 31 lat wstecz, kiedy zostało postawione rozpoznanie cukrzycy. Zarówno u mnie, jak i u mojej siostry, bo my zachorowałyśmy w bardzo krótkim odstępie. 3 miesiące dzieliły te nasze rozpoznania. I pamiętam, że miałyśmy glukometr od razu, ale był to jeden wspólny glukometr, który dzieliłyśmy naprzemiennie, się nim posługując. Wykonując pomiary 3 na dobę wtedy, tak jakoś to było ustawione, trochę się motywując też wzajemnie, żeby te pomiary wykonywać. I to, co pamiętam jako takie pierwsze wspomnienie, co było też trudnością i taką rzeczą bardzo nieestetyczną dla nas, to konieczność wycierania paska, na który została położona kropla krwi, chusteczką higieniczną, która tam to pole testowe ścierała, więc trzeba było ponawiać ten pomiar. No to żeśmy się potem przepychały, która ma zrobić drugi pomiar, czy każda jeden pomiar za drugim, czy naprzemiennie. Także trochę obracałyśmy to w zabawę, ale rzeczywiście było to takie doświadczenie też z oswajaniem i bólu, i widoku krwi. Chyba tak myślę, że to było tak. Bartku. Myślę, że każdy z nas ma właśnie inne te wspomnienia, dlatego że w innym czasie zachorowaliśmy. Ja, jak pamiętam, 23 lata temu to glukometry były już powszechne i tutaj można było nawet wybierać te glukometry. Co prawda, rzeczywiście te wspomnienia są raczej negatywne, właśnie kojarząc dzienniczek zakrwawiony, kojarząc ilość krwi, która była wtedy potrzebna do dokonania pomiaru, czy samo w ogóle pobieranie tej krwi. Było to dosyć bolesne. Takie mam wspomnienia. Ja mam w sumie podobne wspomnienie jak pani doktor Cyranka, ale właściwie też jak Teresa, tylko bez tego okresu, jak to bardzo ładnie zostało ujęte, podtrzymywania przy życiu. Otóż pierwsze wspomnienie to jest glukometr Ames Bayer. No i oczywiście to wszystko, co Państwo powiedzieli, to znaczy kropla krwi nakładana na pasek, a potem wycieranie, właściwie osuszanie bibułką. Ale ja muszę powiedzieć, że wspominam to w gruncie rzeczy z sentymentem. Ja uważam, że to było jak na owe czasy fantastyczne narzędzie. I potem miałem dość długi okres takiej nakładki między tym glukometrem Ames Bayer i równocześnie używałem już glukometru elektrochemicznego. I w gruncie rzeczy jak starannie dokonać tej całej procedury osuszania, to te wyniki nie były złe, ja muszę powiedzieć. No dobrze, słuchajcie, to był pierwszy kontakt z monitorowaniem glikemii. A jak szybko dotarła do Was świadomość, że im więcej pomiarów, im więcej informacji, tym łatwiej i tym lepiej? Teresa. Zadałeś mi bardzo podchwytliwe pytanie, ale dobrze, to jest taka rodzaj spowiedzi, już z perspektywy czasu to ja odpowiem. Jak zaczęłam być leczona metodą wielokrotnych wstrzyknięć po ogłoszeniu wyników badania DCCT i wtedy właśnie się zbiegło to z posiadaniem pierwszego glukometru, to mieliśmy, szanowni Państwo, do czynienia z insulinami ludzkimi. To pewnie już dzisiaj w sporej grupie pacjentów niewiele mówi, ale to insuliny o długim czasie działania, sztywnym, i tam trzeba było się dość mocno podporządkowywać. I mnie to
szybko zaczęło irytować i mając glukometr w ręce, wpadało mi do głowy, co by tu zrobić, żeby tą insulinę oszukać. I to spowodowało, że ja zaczęłam się częściej mierzyć. Jak zaczęłam się częściej mierzyć, to zaczęłam odkrywać rzeczy, które... No, wtedy nie było podręczników jeszcze dla chorych na cukrzycę, ale mnie to bardzo otwierało oczy. I to ja zawsze mówię do pacjentów, kombinujcie byle mądrze. I jak zaczęłam tak mądrze kombinować, to z tym glukometrem całkiem dobrze mi szło. Ale właśnie ta możliwość wymyślania swojego sposobu na leczenie była dla mnie zachętą do częstych pomiarów. I nie upatrywałam wtedy dokuczliwości tych pomiarów, dlatego że zdobycie informacji, możliwość życia po swojemu, to było to, o co mi wtedy chodziło. Pani doktor? To dla mnie chyba okres dojrzewania, który jest takim czasem kształtowania się tożsamości, kiedy coraz bardziej chyba czułam taką własną odpowiedzialność za wyrównanie cukrzycy i za przejęcie kontroli nad tą cukrzycą z rąk rodziców. Ale chyba takim bodźcem najbardziej na mnie działającym był lęk przed niedocukrzeniem. Także ja sobie uświadomiłam, że jest sposób na to, żeby się tego niedocukrzenia nie bać tak bardzo. A to jeszcze były takie czasy, kiedy były zalecenia takie, żeby nie ćwiczyć zbyt dużo. Ja byłam bardzo aktywna, bardzo lubiłam sport, więc chciałam ćwiczyć. Więc postanowiłam jakoś udowodnić, że da się ćwiczyć i da się ćwiczyć w miarę bezpiecznie. I to był ten moment zwiększenia częstotliwości pomiarów. Pan docent. U mnie to też historia okresu dojrzewania, więc na początku była kwestia zaangażowania rodziców. To rodzice tak naprawdę wstawali w nocy, mierzyli ten poziom cukru. Rzeczywiście pamiętam, że było 8 pomiarów na dobę, rzeczywiście dosyć to było regularne, ale to dzięki nim tak naprawdę. I potem to stopniowe właśnie przechodzenie i branie tej odpowiedzialności na siebie, ale też sens tej ilości pomiarów to myślę, no już wizyty u diabetologa i też jakby uczestnicząc w tej wizycie, rodzice uczestnicząc, no, widzieli, że te pomiary mają jak mają mieć sens. Że to nie tylko jest pomiar dla pomiaru, tylko tak naprawdę, że wyciągamy z tych pomiarów jakieś wnioski. Rzeczywiście widziałem, że były modyfikowane dawki na podstawie no, tych wyników, które zebrałem. Też ja pamiętam, że był ten problem z tą częstością pomiarów, zawsze co wizytę, że czemu tych pomiarów jest tak mało, no ale też widziałem to właśnie to zrozumienie lekarza, że rozumiał to, że jest to ciężkie, no ale też, że to jak nie cały czas, no to od czasu do czasu, chociaż nie wiem, raz w tygodniu spróbuj te 8 pomiarów wykonać i potem właśnie coś dokonam jakichś zmian. I rzeczywiście no, przynosiło to korzystne rezultaty. Ja trochę ponownie odpowiem się w ten sposób, że chyba moje wspomnienie jest najbliższe temu, co powiedziała pani doktor Cyranka. Znaczy dla mnie jakby takim motywatorem był lęk przed hipoglikemiami, przed późnymi hipoglikemiami po insulinie ludzkiej. No one miały to do siebie, że w tej ostatniej fazie działania jakby no ściągały na dół i no jedynym sposobem no to po prostu był pomiar i obrona przed tym. Słuchajcie, a co było pierwsze? Ja zresztą też jeszcze jedną rzecz muszę dodać, to znaczy, że troje z nas siedzących tutaj jest na systemach do ciągłego monitorowania glikemii, jedna osoba nie jest i to jest po prostu wybór, pani doktor. I też to się będzie trochę przewijać w tej dyskusji. Co było pierwsze? To pytanie do Teresy i do Bartka. Czy pierwsze było marzenie o tym, żeby coś takiego jak system do monitorowania glikemii, żeby ciągły wgląd w ten cukier zaistniał, czy też pierwsze było to, że gdzieś przeczytaliście o tym, że to jest technologicznie możliwe? Nie miałam takiego marzenia. Koniec lat 90., a właściwie 99. rok, EASD. W Brukseli, do dziś pamiętam, pierwsza sesja, kiedy ogłoszono możliwość stosowania systemu CGM, Continuous Glucose Monitoring, ale uwaga, metodą jeszcze retrospektywną, czyli system zaślepiony. Ponieważ miałam okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu naukowym, miałam też okazję pracować w firmie, która się zajmowała tym sprzętem, to wtedy zrozumiałam, dopiero dotarła do mnie taka informacja, że właściwie to przywiązanie do glukometru to jest tu i teraz. I nie miałam wyobraźni, że to się kiedyś może zmienić. Natomiast to były pierwsze kroki CGM-u. Jeszcze nie miałam wyobraźni, że to kiedyś będzie metoda taka real time, że na bieżąco będę dostawać te wyniki. Ale to mnie wtedy bardzo zaintrygowało i wtedy się pojawiło moje pierwsze marzenie, a może by tak ten ciągły pomiar widzieć cały czas.
czy 99 rok, ale tylko dlatego, że miałam styczność z tą technologią, a nie dlatego, że o niej wcześniej marzyłam. Nie byłam świadoma czyli takiej możliwości. Pierwsza była wiedza i po niej przyszło marzenie. Bartek Gałciewy. Akurat zachorowałem w 99 roku, więc dla mnie to była już rzeczywistość. Tak naprawdę już była możliwość zastosowania tych retrospektywnych systemów do ciągłego monitorowania glikemii. I troszkę też się zawiodłem wtedy, że to był system retrospektywny, też zakładanie samego systemu było troszkę bolesne, dokładność. No wiele tutaj można by mankamentów powiedzieć. I jak z punktu widzenia marzeń, tak jak dzisiaj mieliśmy ten wykład właśnie dr Ani Juzy, to wtedy już w 99 były marzenia dotyczące systemu automatycznego. I w gazetach diabetyku i innych czasopismach dedykowanych osobom chorym były informacje, że za 5 lat będzie system działający w pełni automatycznie. No i tak właśnie 5 lat, kolejne 5 lat, kolejne 5 lat. No minęły 23 lata i tak naprawdę myślę, że teraz jest ten moment, kiedy te marzenia się spełniły z 99 roku. Zastanawiam się, jak sformułować pytanie do pani doktor Ceranki. Może tak, nie było marzenia? Była nawet próba wprowadzenia w życie, nie tylko marzenie. Nie, marzenie jako takiego nie. Ja w pewnym momencie oswoiłam glukometr na tyle, że zaczęłam się po prostu dobrze leczyć przy użyciu glukometru i miałam taką filozofię, że najważniejszym sprzętem każdego diabetyka jest jego własny mózg. I to, jak ten mózg służy w używaniu przeróżnych urządzeń. I tak jak można nożem kroić chleb i zrobić sobie krzywdę, tak można najlepszym sprzętem też zrobić sobie krzywdę albo doskonale sobie pomóc. Myślę, że gdybym miała źle wyrównaną cukrzycę, gdyby rzeczywiście było tak, że dopadają mnie te niedosłuchania, których kiedyś tak bardzo się bałam, że hemoglobina jest wysoka i że nie osiągam efektu terapeutycznego, to pewnie bym się tak nie upierała i zdecydowałabym się na to. Natomiast dla mnie używanie glukometru jest optymalne. Nie wyobrażam sobie niemierzenia cukru w ogóle. Nie ma takiego dnia, żebym nie mierzyła. Przeważnie około 8-10 pomiarów, plus aplikacja ostatnio, którą bardzo sobie cenię. Natomiast próba zastosowania ciągłego monitoringu glikemii na razie nie dała mi odczucia, że to jest coś lepszego, o co warto zawalczyć z mojej indywidualnej perspektywy, mimo że ogólnie jestem fanką ciągłego monitoringu glikemii. Dziękuję bardzo. Ja zaraz opowiem o swojej historii. Cały czas jeszcze zapraszam, szczególnie pacjentów. Jeśli macie komputer gdzieś koło siebie, maciej.malecki@uj.edu.pl. Szanowni Państwo, pan Jerzy Magiera przekazuje nam pytania, więc do nich się będziemy odnosić. Natomiast moja historia była taka, w każdym razie ta, którą pamiętam już po 20 paru latach, że będąc w Stanach Zjednoczonych, tam pracowałem w laboratorium, też profesor Klupa był w tej grupie, pan profesor Moczulski, wiele lat temu. Otóż mimo tego, że to było laboratorium, no to w zasięgu dostępu były różnego rodzaju czasopisma, ja bym powiedział odpowiedniki czegoś, co było polskim diabetykiem, po prostu pisma dedykowane dla pacjentów. I pamiętam, jak przeczytałem taki no, bardzo emocjonalny list rodziców dziecka, którzy opisywali swoje historie no, takiego ratowania z ciężkiej hipoglikemii tej dziewczynki, o ile dobrze pamiętam. I ten list kończył się takim dramatycznym apelem, wezwaniem do tego środowiska no, diabetologicznego, technologicznego o przyspieszenie prac nad systemami do ciągłego monitorowania glikemii. Oni wołali o takie narzędzie, które by no, pozwoliło uniknąć tych dramatycznych sytuacji, więc chyba najpierw było to marzenie, może nie tyle moje, co marzenie rodziców tego dziecka, a dopiero potem przyszła wiedza. Notabene, nie wiem, czy pamiętacie, jaki był pierwszy system w Polsce, tak trochę promowany, ile lat temu było? Coś wam przychodzi? No ja pamiętam. No powiedz. No pierwszy real time to jest 2006 rok połączony z pompą insulinową, a rok wcześniej system Guardian. Okej, okay. Tu mówimy o tak, ale nie wiem, czy pamiętacie, był rok 2000, 5 czy 6 lat wcześniej. Glukołocz. Jakby tej firmy już nie ma tego produktu, została tylko pamięć. To miał kształt takiego zegarka
i funkcjonowanie na zasadzie takiej mikrodializy, mikrofiltracji, no to oczywiście było nieprecyzyjne, w ogóle ta ręka była no, podrażniona, czerwona. Ja tego nie używałem, ale to przez moment zaistniało. Słuchajcie, pierwsze wrażenie, jak zastosowaliście system do ciągłego monitorowania glikemii, euforia czy rozczarowanie? Teresa. Dla mnie, znaczy ja muszę to, na to pytanie odpowiedzieć w dwóch kategoriach. Tego, co zobaczyłam i tego, co nosiłam. Bo pierwszy real time założyłam właściwie już, znaczy ja powiem tak, będąc w ciąży w 2006 roku, trzy razy założyłam sensor do oceny retrospektywnej w przebiegu ciąży, żeby zobaczyć, co się dzieje, ponieważ real time nie istniało wtedy jeszcze na rynku. Natomiast sensory, szanowni państwo, to był początek CGM-u, więc dzisiaj można to powiedzieć z perspektywy tych ponad, no, by się chciało powiedzieć, kilkunastu lat, że sensory były trzydniowe, bardzo bolesne przy zakładaniu, plastry do mocowania sensora były koszmarne. I mówię to nie dlatego, że było to złe, tylko że to były początki, od czegoś trzeba było zacząć, a na tamte czasy było to niesamowicie innowacyjne. Ale moja świadomość i moja wiedza i fakt, że no mam tą styczność z medycyną, mówiła mi tak, nie patrz na alergię na skórę, nie patrz na rany, patrz na efekt, patrz na to, co widzisz. Byłam w ciąży, więc to było dla mnie niesamowite. Poród w opiece real time'u, no to patrzę w stronę mojego męża, bo on tu czuwał nad tym. Mamy historyczne zdjęcia i to są łzy szczęścia, pełna normoglikemia w okolicach cięcia cesarskiego. I potem tak naprawdę jak zaczęłam łączyć, jak był pierwszy model pompy z monitorowaniem właśnie w real time, no to zaczęłam stosować to rozwiązanie. I teraz tak, z punktu widzenia zdobywania wiedzy, coś niesamowitego. Ja się cukrzycy uczyłam na nowo. Ja uznałam, że nic nie umiem i muszę po prostu wszystko ogarnąć od początku. Natomiast z punktu widzenia technologicznego zaciskałam zęby, jeżeli chodzi o jakość sprzętu, ale chciałabym być dobrze zrozumiana. Na tamte czasy to był sprzęt niesamowicie innowacyjny, natomiast moja wiara w to, że to mi pomoże lepiej żyć, a motywacja, bo mam dziecko i chcę żyć dobrze z cukrzycą, była ponad te niedoskonałości tego sprzętu. Technologia poszła do przodu, dzisiaj państwo już tego nie musicie przeżywać. Dzisiaj każdy z tych sprzętów ma już zupełnie inną jakość, chciałoby się powiedzieć świetną. Dzięki wielkie, Bartku. Rozczarowanie czy euforia? Tak, z mojej perspektywy to rozczarowanie, ale też pamiętam tą korzyść, którą zyskałem właśnie, wgląd wsteczny, co prawda wtedy w glikemię, możliwość zobaczenia, jak posiłki, z którymi sobie nie radziłem wcześniej za pomocą glukometru, można lepiej po prostu rozpracować, że tak powiem, bolusem złożonym na przykład. Kwestia wysiłku fizycznego również w kontekście analizy tych danych była bardzo, bardzo przydatna. No myślę, że dopiero ten ciągły monitoring, już taki w czasie rzeczywistym, no sprawił, że częściej z niego korzystałem w kontekście wakacji. Że właśnie wakacje to często wyjazdy, często testowanie nowych posiłków i wtedy się to rzeczywiście sprawdzało. Dziękuję bardzo. Ja też pamiętam raczej rozczarowanie i teraz z perspektywy czasu nie wydaje mi się, żeby główną przyczyną była technologia, tylko to, że ja wszedłem w ten system nieprzygotowany i sądzę, że to jest udziałem wielu pacjentów także teraz. Mają pewne nierealistyczne oczekiwania, i stąd jest na początku często zawód. Po pierwsze, że pomiar będzie identyczny jak na glukometrze. Nie będzie identyczny, bo dwa różne narzędzia nigdy nie pokażą tego samego. Po drugie, że muszą się nauczyć tolerancji pewnej różnicy między jednym a drugim narzędziem. Tak po prostu jest. Jeżeli to jest różnica 10, 15, 20 mg%, a przy większych wartościach nawet większa różnica, to jest cały czas ok. Jakby po prostu to są dwa różne narzędzia. I trzecia rzecz to jest to, że mi się bardzo rozchodziły pomiary w sytuacji, kiedy był szybki wzrost lub szybki spadek. I też jakby to, o czym była mowa na jednej z wcześniejszych sesji, to opóźnienie, które nabiera istotności klinicznej przy raptownym spadku i jak gdyby to było dla mnie bardzo rozczarowujące. Ja po prostu nie potrafiłem, jakby nie wchodziłem w to nieprzygotowany. Teraz już wiem, że no po prostu
w rzeczywistości na glukometrze cukier spadnie szybciej niż na CGM-ie. Są pytania. No, to jest fantastyczne, chorzy nas słuchają. Mam pytanie tutaj, dostałem od pani Hanny. Pani Hanno, bardzo panią serdecznie pozdrawiam. To przede wszystkim. I pani zadaje takie pytanie, czy systemy do ciągłego monitorowania glikemii i pompy są dostosowane do osób niewidomych? Jest nas w Polsce ponad 5 tysięcy. Kto odpowie na to pytanie? Są dostosowane. Systemy informują pacjentów o, przynajmniej niektóre, o wartości glikemii, mają jakby wmontowane narzędzie informowania głosem o pomiarze glikemii. W tym sensie są dostosowane. Patrzę jeszcze na panią magister, na profesora. Myślę, że w kontekście wibracji też, alarmy wibrują, też dają znać pacjentowi. To też, no niedawno miałem wykład dla osób starszych właśnie. Te problemy są, no, te, można powiedzieć, bardzo podobne. Kwestia zręczności, no to też no, te pompy są dostosowane. Są prostsze pompy bezdrenowe na przykład, ułatwiające pacjentowi niewidomemu na przykład zakładanie, wymianę zestawu infuzyjnego. A tutaj kwestia alarmów, no właśnie wibracyjnych czy dźwiękowych, no, mogą pomóc osobie niewidomej. Teresa. Znaczy właśnie ja tak chciałabym dobrze zrozumieć pytanie, bo to chodzi o glukometr, czy chodzi o CGM? Pytanie dotyczy systemu do monitorowania glikemii i pompy. Ale myślę, że głównie systemu. Czy ja powiem tak, jeżeli chodzi o system CGM, to no myślę, że Maciek, no trzeba tutaj pewne rzeczy powiedzieć jasno, że ten, który by był dla osób niewidomych z mojej perspektywy, najbardziej dedykowany to ten, przy którym pacjent miałby najmniej obsługi, który by właśnie wibracją na skórze mógł poinformować. Nie wiem, czy my możemy używać nazw. Proszę, proszę, tak. I powiem tak, gdybym miała polecić osobie niewidomej, poleciłabym system Eversense i myślę, że to też jest, patrzę jakby w rekomendacje w ogóle dla systemów CGM i dla systemu Eversense, który ma swoją literaturę dobrą w tym temacie, że to jest system zakładany przez lekarza na pół roku. Pacjent ogranicza się do naklejenia plastra na skórze i naładowania transmitera, co biorąc pod uwagę ładowarkę i sam transmitter przez osobę niewidomą, miałam okazję pracować w poradni dla osób niewidomych chorych na cukrzycę, spokojnie byłoby do opanowania. Mam, Bartek, wątpliwości, czy osoba chora na cukrzycę niewidoma byłaby w stanie dobrze założyć zestaw infuzyjny od pompy, chodzi chociażby o wypełnienie drenu. To jest temat do pewnie głębszej dyskusji, tak, do zapytania się też chorych. Natomiast jeżeli chodzi o zakładanie z kolei systemów CGM, miałam praktycznie okazję nosić wszystkie, no to tych czynności manipulacyjnych najmniej jest przy systemie Eversense. I to jest moja perspektywa, ale tak jak mówię, patrząc przez pryzmat doświadczeń pracy z osobami niewidomymi. Pamiętam, jak uczyłam ich obsługi penów, to też wymagało wielu powtórzeń i sprawności manualnej w tej grupie chorych. Ja mam świadomość, że nie odpowiemy, nie będziemy w stanie ustosunkować się do każdego indywidualnego problemu. Pani Hanna pisze, że choruje od 45 lat, pamięta glukoteks i ketotest. Pisze też, że ze względów finansowych nie może korzystać z CGM i pani Hanno, my to tu na środku czujemy, jesteśmy z panią i też nas to martwi. Też jakby uważam, że tak nie powinno być, że pacjenci mają ograniczony dostęp do innowacyjnych terapii czy też sposobów do monitorowania glikemii. Myślimy, bo tego rodzaju informacje dochodzą, że to się ma zmienić. Ponieważ też umawialiśmy się, że mimo tego, że sesja ma swojego firmowego patrona, jakby rozmawiamy tak, może nie tyle jakby go nie było, ale rozmawiamy otwarcie ze sobą. Też mieliśmy taki dylemat ostatnio na oddziale. Tutaj z kolei chodziło o system Freestyle Libre. Było pytanie od niewidomej pacjentki, czy jest funkcja głosu. Sprawdziliśmy, jest funkcja głosu, także... Jeżeli tak, to jak najbardziej. Myślę, że tutaj pacjent też musi sam dokonać wyboru, co będzie mu, z czym mu będzie bardziej po drodze.
Pani doktor. Tak, bo jakoś pojawił się wątek różnych ograniczeń, czy niepełnosprawności wzroku, czy ograniczeń finansowych. Ja bym może powiedziała jeszcze o jednej rzeczy, jak już idę jakoś za myślą dotyczącą tego, co może być trudnością, czy co może być przeszkodą. I z perspektywy psychologa, psychoterapeuty odniosłabym się do pacjentów, na których trzeba zwrócić szczególną uwagę, jeżeli zachęcamy ich do ciągłego monitoringu. To są pacjenci, którzy są nieakceptujący swojej choroby, nieakceptujący swojego ciała. Pacjenci, którzy się samookaleczają, pacjenci, którzy mają różne obsesyjne zachowania, obsesyjno-kompulsyjne, którzy traktują możliwość ciągłej kontroli glikemii nie jako coś, z czego właśnie korzystają, tak jak z tego przysłowiowego dobrego noża do pokrojenia chleba, tylko jako coś, co ich dręczy, tak, czego używają przeciwko sobie. Więc wzięłabym właśnie ten aspekt takiej akceptacji choroby i miejsca, gdzie ta choroba jest w emocjach czy w świecie przeżyć, też pod uwagę, zanim pacjent świadomie skorzysta z tego, co jest tak bardzo cenne, jeśli chodzi o ciągłość monitoring glikemii. Są dwa pytania od widzów, od pacjentów, jak rozumiem, bo forwardowane przez pana Jerzego. Skoro lepiej jest częściej badać poziom glikemii, nie znając jeszcze dalszej części tego pytania, potwierdzam, że jest lepiej. Książkowo jest to od 6 do więcej pomiarów. Dlaczego lekarze rodzinni, diabetolodzy boją się tak, jak rozumiem, bardzo wypisywać większą ilość opakowań, pasków na receptę? Niektórzy wręcz wyliczają paski. Panie Jacku, nie powinni się bać. Jak nas tutaj słuchają, a powinni, to apelujemy o to, żeby nie ograniczać liczby pasków przy intensywnej insulinoterapii. 10 pasków na dobę nie jest żadną ekstrawagancją i tego rodzaju ilości, jakby możecie państwo znaleźć też rekomendacje w naszych zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. I od pani Stanisławy pytanie, czemu mierzymy cukier 2 godziny po jedzeniu, a nie 1 godzinę? No właśnie, dlaczego tak mierzymy? Profesor Klupa, tak jest. To oddam ci głos wyjątkowo. To jest kwestia historyczna, czyli sugerowaliśmy mierzenie glikemii 2 godziny po posiłku, troszkę w odniesieniu do testu obciążenia glukozą. Natomiast zalecenia mówią o tym, nasze polskie już od kilku lat, że mierzymy od 60 do 120 minuty po rozpoczęciu posiłku. I teraz, jeżeli to jest posiłek bogatszy w węglowodany, o wyższym indeksie glikemicznym, to większy sens będzie miał pomiar godziny po posiłku. Jeżeli to jest posiłek złożony, bogatszy w białko i tłuszcz, większy sens będzie miał pomiar 2 godziny po posiłku. I jeszcze jeden element różnicujący. Jeżeli zastanawiamy się, czy podajemy insulinę we właściwym momencie, czy odstęp między podaniem insuliny i początkiem posiłku jest właściwy, mówiąc inaczej, czy na przykład zastanawiamy się, podam sobie insulinę w trakcie posiłku, czy to wystarczy, to wtedy zmierzmy godzinę po posiłku i zobaczymy jak na dłoni, że przy podaniu insuliny w trakcie posiłku po godzinie cukry będą dużo, dużo wyższe niż przy podaniu insuliny z pewnym wyprzedzeniem, a możemy tego nie zaobserwować mierząc glikemię 2 godziny po posiłku. Dziękuję bardzo. No i wracamy do moich pytań, które sobie przygotowałem. Co wam dał system do monitorowania glikemii, Teresa? Długo bym mogła na ten temat mówić. Po pierwsze, nauczyłam się w końcu dawkować insulinę na te posiłki, po których zawsze miałam wysoki cukier i nie umiałam się wstrzelić. Nauczyłam się spokojnie wychodzić z hiperglikemii, nie robić gwałtownych ruchów. Tak jak tu siedzimy, każdy z nas kiedyś zjadł coś, co teoretycznie nie jest zalecane, ale jest lubiane. Zjadł więcej niż zamierzał, bo po prostu było dobre. I przy CGM-ie nauczyłam się dawkować odważniej. CGM mi dał wgląd w to, że pewne produkty, pewne posiłki po prostu potrzebują dużej dawki insuliny. Jak podałam, to widziałam trend i to jest ten niesamowity argument dla systemów przekazujących informacje w czasie rzeczywistym, że widzimy trend wzrostu glikemii i spadku glikemii. I to daje niesamowite informacje związane z dawkowaniem insuliny. To, co w tym momencie powiem ze szczególnym naciskiem, bo miałam
10 dni temu, może prawie 2 tygodnie temu, warsztaty z młodzieżą. Szanowni Państwo, CGM nauczył pięknie wychodzić z hipoglikemii. Jeżeli ona się zdarza, to dzięki przez możliwość wglądu w CGM nie przejadam hipoglikemii. Minimalna dawka glukozy 10-15 gramów najwyżej pozwala wyjść z hipoglikemii, nie generując tak zwanego, wszyscy chorzy mówią, odbicia po hipoglikemii. To nie jest odbicie po hipoglikemii, to jest hiperglikemia po przejedzeniu hipoglikemii. I co mi dał CGM? Święty spokój w nocy, przespane noce, bezpieczeństwo, święty spokój w pracy. Jeżeli CGM jest cicho, to znaczy, że cukier jest dobry. Ja się skupiam na życiu, a nie na pracy, znaczy, a nie na cukrze. I ostatnia rzecz, przesunięcie odpowiedzialności za moje bezpieczeństwo z moich barków na barki sprzętu. I ja jestem uzależniona od CGM-u, używam tego rozwiązania od 2006 roku non-stop. I rok temu to powiedziałam, bo otworzyłam sobie przed dzisiejszym spotkaniem nasze zeszłoroczne spotkanie. Ja wtedy powiedziałam, że jeżeli bym miała z czegoś zrezygnować, to prędzej zrezygnuję z pompy. Nie chciałabym być źle zrozumiana niż z CGM-u, ale gdyby ktoś mnie zmusił do tego, to dla mnie CGM jest dzisiaj w życiu priorytetem. Teresa, to chyba jesteś rekordzistką Polski. Tak też myślę, bo tak się zrosłam z tym sprzętem, ale naprawdę to jest ogrom sytuacji, przy których mnie ten sprzęt po prostu uchronił. Ja bardzo dużo jeżdżę samochodem, bardzo dużo podróżuję. Nie mam regularnego trybu życia. Szanowni Państwo, to nie jest pewnie do naśladowania, ale po prostu żyję po swojemu i dlatego chyba jestem zdrowa na psychice. Bartku, co ci dał system do monitorowania? Tak, w odniesieniu do ciebie, Teresa, ja mam troszkę odwrotnie. Myślę, że takie pytanie by profesor zadał, z czego bym zrezygnował, z pompy czy z systemu do ciągłego monitorowania glikemii, to myślę, że pompa jest dla mnie ważniejsza sama w sobie. Nawet podstawowe urządzenie, podstawa podawania insuliny, posiadanie tej insuliny cały czas przy sobie. Ale w kontekście pytania profesora, no tutaj myślę, że poznanie przeliczników tak naprawdę swoich w kalkulatorze, swoją wrażliwość na insulinę, poznanie jak organizm reaguje na posiłki rzadkie, rzadko spożywane, te pierogi wspomniane wcześniej, czy wigilia. To jest to miejsce, kiedy ten ciągły monitoring pozwolił mi tak naprawdę uniknąć wysokich poziomów cukru czy wahań w ogóle glikemii. Ja bym się może do tego odniosła z perspektywy refleksji, która mi teraz przyszła do głowy z kontaktu z pacjentami, nie? Jak mówicie o tym, co wam dał ciągły monitoring glikemii, to myślę, że często pacjenci, którzy nie chcą ciągłego monitoringu glikemii i jednocześnie nie mierzą regularnie przy użyciu glukometru, to są pacjenci, którzy nie chcą zobaczyć swojej cukrzycy. I też bym na taką grupę osób zwróciła uwagę, bo to też o czymś mówi. Tak? Jeżeli pacjent unika pomiarów, jest jeden pomiar na dobę, dwa pomiary na dobę glukometryczne, to on niewiele wie o tej swojej cukrzycy i nie chce też, żeby diabetolog wiedział coś więcej. Bo jednak jeżeli diabetolog ma wgląd do tego, co wynika z ciągłego pomiaru glikemii, to jest zupełnie inny obraz cukrzycy. Nie? Więc być może to jest sygnał danego pacjenta i ja nie akceptuję tej choroby, ja jej nie chcę widzieć. Nie? Czy ja się mogę jeszcze odnieść do tego, jasne, co mówi Kasia? Bo to jest wolny panel demokratyczny. Uderzyłaś w czułą strunę. Szanowni Państwo, CGM, i mówię tu zarówno do pacjentów, do rodziców i do zespołów terapeutycznych, nie służy temu, żeby choremu wyptykać, jak bardzo mu nie idzie. Pomiary na glukometrze też temu nie służą. I mam sygnały od pacjentów, którzy mówią, że jak założyli CGM, to po prostu jak przyszli na wizytę, to usłyszeli ogrom do negatywnych informacji, do tego CGM nie służy. Jak pacjent zaczyna myśleć o CGM-ie, albo jak jego zespół terapeutyczny myśli o CGM-ie, a chory jeszcze w ogóle nie ma tej potrzeby. To jest sposób rozmowy, tak żeby zainteresować tematem, a potem zadać też pytanie, czego my oczekujemy ze strony zespołów terapeutycznych, od strony CGM-u, którego chory używa, i czego chory może oczekiwać od tego rozwiązania. I jak te dwie ścieżki się zbiegną i dojdziemy do kompromisu i nasze rozmowy będą wyglądały po partnersku, no tu mi nie wyszło. Ja widziałam, że dotknęłam cukru 300, może 400, ale ja mam wnioski na przyszłość, to jest ta najlepsza rzecz z CGM-u. Także nie używajmy wyników, czy to punktowych z glukometru, czy to z CGM-u po to, żeby komuś wytykać błędy, bo tak to do niczego nie doprowadzi.
Jeżeli chodzi o mnie, to CGM dał mi poczucie bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to jest numer jeden. Po drugie, chyba możliwość wykonywania zawodu, pracy tak, jak to w tej chwili wygląda. Znaczy, ja bym nie mógł wykonywać jakby tych funkcji czy tych czynności zawodowych, które wykonuję bez CGM-u. To jest kompletnie niemożliwe. Moja żona zresztą mi powiedziała, jak zacząłem stosować ten system, że słuchaj, nie mógłbyś robić tego, co robisz, gdyby nie... Tak, ona nawet nie mówiła CGM, bo ona nie jest diabetologiem, tylko już nie pamiętam, jak ona to jakoś śmiesznie nazwała. W każdym razie to byłoby niemożliwe. No i też myślę, że trochę poczucia wolności, znaczy mam poczucie, że więcej mi wolno. Jakby to, okay. I ja przepraszam, że się tutaj jeszcze wcisnę, Maciek, ale na przykład to, co chorzy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, regularny tryb życia, dobrze zbilansowane posiłki, powtarzalność dnia, to jest idea, do której wszyscy dążymy i de facto nikt tego w stanie z nas nie zrobić, jeżeli żyjemy normalnie i pracujemy. Natomiast CGM daje taką, bym powiedziała, właśnie to bezpieczeństwo niesamowite. Jeżeli ja mam 8, 9, może nawet 10 godzin przerwy między jednym posiłkiem a drugim, ale mój cukier jest pod dobrą kontrolą, to dla mnie to jest niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Chory na cukrzycę typu pierwszego nie musi jeść co 3 godziny, jeżeli nie ma na to ochoty, nie chce, chce mieć długie przerwy w posiłkach, to CGM pozwala zachować bardzo dobre bezpieczeństwo w tym przedziale. Ja próbowałem sobie ułożyć w głowie wersję pytania, tego pytania do pani doktor. Najpierw sobie ułożyłem to w ten sposób, że czego pani nie dał system do monitorowania glikemii, a potem sobie pomyślałem, że chyba lepszym ujęciem tego pytania mogłoby być, co pani zabrał system do monitorowania glikemii. No więc jak to jest? Zabrał mi wolność ciała od urządzenia, które jest do tego ciała przytwierdzone. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to też z siostrą często na ten temat rozmawiamy, ale z jakiegoś powodu właśnie mój wspomniany już mózg tutaj nie czuje się dobrze z tym, że ma coś na ciele. Ja w tej próbie, którą podjęłam swego czasu, budziłam się na przykład w nocy w sytuacji, w której ściągałam podczas snu CGM, tak? Próbowałam go nieświadomie zdjąć ze swojego ciała. Ja bardzo dużo ćwiczę i ja wiem, że dla większości osób uprawiających sport CGM jest właśnie bardzo dużym plusem. Moja siostra również ćwiczy i jest z tego zadowolona. Natomiast no, doświadczałam tego, że odklejał mi się sprzęt w wodzie, więc mnie to frustrowało. I było kilka takich sytuacji, w których zmieniłam sposób ubierania się, idąc do pacjentów, bo się obawiałam, że zaczną mi zadawać pytania, co ja mam na sobie. A pacjenci w gabinecie terapeutycznym no, nie powinni się za bardzo mną interesować. Powinni się rozpraszać. W związku z czym... Wszystko prawda. W związku z czym tych kilka doświadczeń w sytuacji, w której ja spróbowałam, nie będąc jeszcze w pełni przekonaną, spróbowałam dlatego, że mój diabetolog mnie próbował namówić do zastosowania, zresztą merytorycznie słusznie, sprawiło, że chyba na tamten czas to po prostu nie była ta chwila i nie była ta gotowość. Teraz o tym myślę coraz częściej, także no, mam tutaj różne zachęty z różnych stron, także pewnie prędzej czy później tak się to skończy. Bardzo dziękuję. Jest pytanie od widza, jest pytanie od pacjenta. To jest bardzo ważna dla mnie część tego spotkania. Czy państwo nie uważacie, że dla cukrzyców po operacji Whipple sensory powinny być tak samo refundowane jak dla osób do 26 roku życia? Panie Mariuszu, żeby pan wiedział, jak bardzo uważamy w ten sposób, to by pan chyba na mnie aż nie uwierzył. Znaczną częścią naszej pracy w Nowym Szpitalu Uniwersyteckim są konsultacje na oddziałach chirurgicznych. Znam te historie pacjentów po zabiegach czustkowych. Wiem, jak trudno im się żyje. Wiem, że często, właściwie mają 3 choroby najczęściej. Mają chorobę trzustki, za trzustki, mają nabytą raptownie cukrzycę i mają zespół pośledzonego wchłaniania. Powinny być refundowane i pozostaje mi mieć nadzieję,
że wkrótce będą refundowane. Proszę mi wierzyć, że jako środowisko dużo w tym zakresie robimy. I wracam do pytań, które tutaj mam przygotowane. Codzienne problemy z CGM-em. Czym byście się chcieli podzielić, jak gdyby ktoś zaczyna nosić ten CGM? No i co się może zdarzyć, Teresa? Zależy, po jaki CGM sięgamy. I teraz muszę tutaj już wyraźnie postawić granice. Po te, które zakładamy sami, czyli wszystkie transdermalne, zarówno te do metody skanowania, jak i te do real-time'u, czyli pacjent zakłada sam. Jak pacjent zakłada sam, to się zawsze może w czymś pomylić. A to nie ta kolejność, a to nie to miejsce, a to podkrwawi, a to się wyrwie za szybko, w moim przypadku serter za szybko wyciągnęłam razem z sensorem i już się go z powrotem założyć nie da. To jest największy ból finansowy wtedy. I to są takie wynikające, z prozy życia codziennego. Oczywiście jest świąt pod skórą, zwłaszcza jak jest lato, a plaster jest na skórze tydzień, dwa. Powiedzmy w tych częściach oficjalnych, czasami trochę dłużej, jak staramy się przedłużyć życie sensorów. I to jest proza życia, która nie powinna być zniechęcać, jak nas słuchacie, drodzy pacjenci, to żeby nie było tak, to jak tak powiedzieli, że to tyle problemów, to nie używajmy. Nie, no to jest po prostu normalne. No, jak się robi insulinę penem, też raz się trafi w naczynie krwionośne, raz się nie trafi. W kucie od pompy, raz się założy dobrze, raz się zagnie, raz się wyrwie. To nie oznacza, że tego nie używamy. Ale to jest proza używania codziennego. Z punktu widzenia systemu długoterminowego, czyli tego podskórnego, no to już się chyba przyznam publicznie. Czwarty dzień zaczęłam stosować, więc muszę powiedzieć tak. Dużą ulgą jest to, że założył to lekarz i ja się przez pół roku nie będę musiała w ogóle tym martwić. Dużą ulgą jest to, że właściwie naklejam plaster i transmitter ładuję jak telefon. I czy jako pacjent mogę w tym miejscu popełnić jakiś błąd? No na razie w te 4 dni nie popełniłam, ale jako że mam kontakt z użytkownikami systemu długoterminowego, Eversense powiem, z patronat nad sesją, to ci wszyscy ludzie tak naprawdę nie narzekają na codzienność użytkowania, mówią jedno słowo, wygoda. Natomiast wszystkie takie różne rzeczy, które się zdarzają po drodze użytkowania, nie mają was zniechęcać, drodzy pacjenci, tylko zastanawiać się, jak to robić lepiej. Dochodzimy do wprawy, każdy system ma swoją specyfikę. Uczmy się, korzystajmy z tego, co dla nas jest najlepsze. Dziękuję bardzo. Bartku, co się może zdarzyć? Biorąc pod uwagę właśnie te systemy przezskórne, to myślę, tak jak mówili pacjenci w naszym badaniu, też z mojej własnej perspektywy, to się ciągle powtarza. Może być kwestia wadliwego sensora, może być kwestia wypadnięcia sensora. Ja na przykład zahaczyłem kiedyś o framugę drzwi sensorem, no też wiadomo, strata finansowa. Kwestia zaczerwienienia, kwestia właśnie alergii. Też mamy pacjenta, który... No, bardzo alergicznie zareagował, no ale są jeszcze sposoby na to też, jakieś kremy odkażające czy odalergizujące. Z innych problemów to myślę zaniżanie wartości pomiaru glikemii w nocy na przykład, kiedy się leży na tym sensorze, to też rano ten pomiar jest zbyt niski. No i tutaj jest też miejsce na glukometr właśnie, że rano się budzę i glikemia, że nad ranem była około 50, a się okazuje, że jest 80, że to jest kilkadziesiąt tych miligramów wyżej. To jest też to miejsce, gdzie ten glukometr się może nam przydać. Myślę, że tyle. Profesor Klupa. Myślę, że takim ważnym elementem, który może wielu użytkowników systemu zniechęcić, to jest zbyt duża ilość alarmów. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby jako priorytet potraktować te alarmy, które są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa, więc nie wiem, czy się zgodzicie, że to będzie alarm hipoglikemii progowy i predykcyjny. Natomiast większość pozostałych alarmów moim zdaniem jest niepotrzebnych, poza alarmem hiperglikemii, ale ustawionym na rozsądnym poziomie, tak żeby no, nie było tych alarmów więcej niż kilka w ciągu doby. Natomiast alarmy szybkiego wzrostu glikemii, alarmy predykcyjne hiperglikemii, one w moim zdaniem niewiele bardzo wnoszą merytorycznie, a mogą doprowadzić do zmęczenia systemem. Super. Pojawiają się pytania. To jest fantastyczna rzecz, że Państwo cały czas są z nami. Dalej jesteśmy przy kwestii progów, alarmów. Jest do Teresy pytanie.
i zaraz je przekieruję, jakie masz ustawione progi alarmów. Natomiast to ważny wątek. Ja to nie do mnie, ale powiem, jak jest. Mianowicie w duchu tego, co profesor powiedział, ja ustawiam bardzo nisko alarm na noc, po to, żeby mnie nie budziły fałszywe alarmy. I to jest tak, gdzieś ustawiam na 70%. Wtedy minimalizuję ilość alarmów fałszywych. No i oczywiście, tak jak mówiliśmy tutaj, szereg systemów ma, ja bym powiedział, alarm obligatoryjny. To znaczy po prostu jak jest nisko, to niezależnie, tak długo jak jest komórka włączona, to system lub w przypadku Eversensu transmitter założony, to jak gdyby będzie budził. Więc mam na 70% na noc. Nie mam założonego alarmu na hiperglikemię nocną. W ogóle nie mam założonego na hiperglikemię. Natomiast sądzę, że jeśli chodzi o alarm dzienny na niską wartość, to on powinien być zakładany z inną, właśnie z przeciwstawną filozofią. To znaczy powinien być, tutaj raczej on powinien być dość wysoko ustawiony. Jak ja jestem w sytuacji publicznej, no właśnie w panelu dyskusyjnym mam wykład, prowadzę jakieś spotkanie, to wolę się dowiedzieć wcześniej, gdzieś koło na przykład 100%, że to jakby idę w dół, no bo nie wiem, jak to ująć, ale człowiek się staje mniej inteligentny w sytuacji, jak mu ten cukier spada. Tego raczej no, staramy się wszyscy uniknąć. Teresa, nie chcę tego pytania zagadywać. Jak masz ustawione alarmy? To powiem tak, mam tak ustawione, żeby się profesor Klupa wyspał. Ale już tak biorąc poważnie rzecz i trochę podsumowując też Tomek, co powiedziałeś. Szanowni Państwo, i tutaj jeżeli nas oglądają edukatorzy, ja myślę, że kilka prostych wskazówek, jak ktoś zaczyna pierwsze doświadczenia z CGM w ogóle, to bym powiedziała tak, ostatnio pracowałam z pacjentką, z którą zaimplantowałyśmy się z sensorem w tym samym dniu i powiedziała mi, bardzo szeroko, nie ustawiamy żadnej predykcji, zgadzam się tutaj, nie ustawiamy nic, ponieważ pierwsze doświadczenia z CGM-em mają służyć temu. Patrz, obserwuj i na razie rób tak jak do tej pory. Nie ustawiajmy wszystkich alarmów od razu, bo to niesamowicie zniechęca. To był jeden z powodów, z którym z mojej perspektywy zawodowej po prostu pacjenci rezygnowali z CGM-u powiązanego z pompą, ponieważ pompa non-stop wyła, cytuję pacjentów, siebie również. Ja odpowiem na to pytanie, jak mam te alarmy ustawione. Natomiast ustawiamy na początku szeroko. Co to znaczy? Jeżeli ktoś chce sięgnąć po alarm hiperglikemii, nie mówię, że to jest cel, ale niech sobie nawet ustawi ten alarm na 200, 220, może nawet na 250. Powiem więcej, z czego to wynika. Jak ktoś siebie poobserwuje na przykład przez 2 tygodnie i zobaczy, w jakiej amplitudzie wahań glikemii jest, to wtedy niech sobie dobierze tą górną półkę alarmu, żeby ten alarm nie generował się co chwilę, ale żeby jednak od czasu do czasu się odezwał, bo to już nas będzie stymulować do lepszej pracy i wyciągania wniosków. A potem oczywiście schodzimy w dół. I teraz jak mnie Państwo pytacie, jaką mam górną granicę dla hiperglikemii, to ja ją ustawiłam tak, jak dzisiaj mówi time in range, czyli 180. Tylko że moje doświadczenia z CGM-em są kilkunastoletnie i ja już siebie rozpracowałam w tych obszarach. Patrzę w stronę męża. Piszczy często? No przyznaj się. No. Myślę, że częściej reaguje w nocy niż sama zainteresowana na te alarmy, ale jest to do przeżycia. Jest to do przeżycia. Natomiast tu się też, Maciek, zgodzę z tobą, że ta hiperglikemia w nocy, jeżeli jest wyłapana, to ja na rano wstanę z dobrym cukrem. I właśnie taki jest cel alarmu na hiperglikemię w nocy, żeby rano wyjść na prawidłową glikemię. Tak, pewnie każdy z nas mógłby mnożyć tę historię. W ogóle moglibyśmy tę dyskusję ciągnąć do rana. Ja oczywiście mogę się wytłumaczyć, dlaczego nie ustawiam hiperglikemii, alarmu na hiperglikemię w nocy. Po pierwsze, dlatego, że koszmarnie nie lubię być budzonym. I jakby
to mnie więcej kosztuje niż, mam wrażenie, niż mnie ochroni taka no, interwencja na tą hiperglikemię. Po drugie, i tak się najczęściej w nocy gdzieś tam w połowie drogi budzę, więc wtedy sobie no, po prostu doszczyknę te dwie czy trzy jednostki. Też mam w głowie przelicznik, jedna jednostka na 30 mg% na pusty brzuch. Bo to też tak na to należy patrzeć, w tym sensie, że no, inaczej się na to trochę koryguje w momencie, kiedy to jest po posiłku. Jest pytanie odnośnie tego, czy można zmienić ustawienia alarmów w przypadku Eversensu. Pewnie, że można. Tak samo jak wszystkich które mają. Można je bardzo alarmy. Indywidualnie dopasować i właśnie to, co jak już jesteśmy przy tym Eversensie, to na przykład to jest to, co dla mnie jest niesamowitym komfortem. Tak jak mówisz, Maciek, wystąpienia publiczne, no to ja mam w tej chwili wyciszone wszystko, ale gdyby coś było nie tak z moim cukrem, to ja to poczuję na skórze i to jest ten luksus, na który czekałam. Mam jedną refleksję a propos tego, co mówicie, to znaczy myślę, że ta kwestia alarmów to jest też kontekst systemu rodzinnego i tego, na ile właśnie komunikujemy pewne rzeczy członkom rodziny, na ile oni się chcą włączyć. Dla niektórych to jest pomocne, dla niektórych to jest irytujące, ale zawsze to jest też jakiś kontekst. Natomiast z perspektywy pacjentów, którzy doświadczają objawów zaburzeń emocjonalnych różnego rodzaju, u nich często występowało takie zjawisko pomieszania rozeznania, czy oni są lękowi w tym momencie, czy mają objawy na przykład zaburzenia lękowego, czy są w silnym stresie, czy mają hipoglikemię, czy hiperglikemię. Bardzo ciężko im to było zróżnicować i ci, którzy zastosowali ciągły monitoring glikemii, zgodzili się na to, żeby te alarmy im komunikowały pewne rzeczy, po pewnym czasie z większą łatwością nauczyli się rozróżniać hipoglikemię na przykład od napięcia i lęku, jakby mieli tą możliwość sprawdzenia, także to też może być cenne. Komentarz, szkoda, że NFZ nie płaci, czyli nie ma dodatkowych punktów za wizyty, za odczyt glukometru, wydruk, odczyt systemu monitoringu, bo przecież to zabiera czas, dodatkowe koszty dla poradni, czyjaś dodatkowa praca, pewnie, że szkoda. I teraz tak, czy stosujecie czasami glukometr? Teresa Bartłomiej. Tak, zdecydowanie tak. I szanowni państwo, tutaj mój ogromny apel. Jak ktoś leczy się z użyciem samego glukometru, tak jak Kasia, też może panować nad cukrzycą. I tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli, glukometr nie jest złym narzędziem do codziennego życia, jeżeli ktoś opiera jedynie o glukometr swoje postępowanie terapeutyczne. Bardzo mi się podoba to twoje porównanie, że to jest tak jak dobry nóż. Po prostu możemy dobrze się tym narzędziem posługiwać. W sytuacji, kiedy sięgamy po CGM, mając na uwadze, że to są różne środowiska pomiarowe, glukometr zmienia swoją rolę. I teraz są systemy bez kalibracji. Ja tutaj nie chcę rozpętywać długiej dyskusji, czy kalibracja to jest wada, czy zaleta. Kalibracja to jest inaczej wzorcowanie. I jako, że to są różne środowiska, jako, że te algorytmy we wszystkich rozwiązaniach mają jeszcze pewne obszary do poprawy, to jeżeli system ma możliwość kalibracji, to my jesteśmy w stanie ten CGM naprowadzić na właściwe tory pomiarowe. Dla mnie kalibracja jest zaletą. Używam glukometru do kalibracji. I wtedy, kiedy mam wątpliwość, czy wskazania CGM korespondują z moim samopoczuciem. I tego powinniśmy się jako pacjenci nauczyć. Glukometr schodzi na plan dalszy, ale ma jeszcze swoją rolę do odegrania. Bartłomiej. Ja powiem tak, że z glukometru korzystałem, można powiedzieć, 20 lat. I też, nie, też jestem tą osobą, która też nie przeszła tak łatwo na ten system do ciągłego monitorowania glikemii, głównie myślę, że ze względów finansowych. Dało się tak naprawdę 4 do 6 pomiarów na dobę, hemoglobina 6,5, czyli jest to możliwe jakby do zrobienia. Dopiero teraz, kiedy mamy to połączenie pompa i system do ciągłego monitorowania glikemii, ten efekt korzyści, jaki widzę, przemówiły za tym, żeby zacząć korzystać z tego rozwiązania. I rzeczywiście teraz glukometr jest zawsze przy moim łóżku, w zasięgu ręki. I zawsze jak wyjeżdżam na dłużej niż na jeden dzień, to biorę ten glukometr ze sobą. W sytuacji, jak się ten sensor zepsuje, czasami właśnie jest kwestia kalibracji dodatkowej konieczności, no to wtedy ten glukometr jest przydatny. No albo właśnie weryfikacja wskazań w sytuacji choroby, czy w sytuacji no, uciśnięcia tego sensora. Więc glukometr się przydaje, ale widzę, że z czasem no, coraz rzadziej. Wielkie dzięki za odpowiedź na to pytanie. Ja to widzę ze swojej perspektywy tak. No po pierwsze jest potrzebny do kalibracji. Są takie systemy, gdzie można powiedzieć, ta kalibracja jest obligatoryjna. Tak jest przy Eversensie i trzeba to traktować jako po prostu
pewnego rodzaju, ja bym powiedział, czynność, która zabezpiecza dobre funkcjonowanie systemu. Są takie, gdzie ta kalibracja nie jest obligatoryjna, jak Dexcom, ale osobiście rekomenduję od czasu do czasu kalibrację Dexcom G6. To znaczy rekomenduję kalibrację od razu po instalacji elektrody, bo w moim odczuciu wtedy się najczęściej znacząco rozjeżdża pomiar. A oprócz tego, no od czasu do czasu, jak użyjecie glukometru, po prostu gdzieś tam po drodze używając tego sensora, to sobie też dokalibrować. No i używam glukometrów przy kryzysach. To znaczy jak jest hypoglikemia, jak gdyby, no to mierzę, żeby wiedzieć, ile tego jest naprawdę, bo to jest, wiadomo, że na glukometrze jest szybciej i jest też bardziej dokładnie, bo taka jest natura, ja bym powiedział, analityczna tych przyrządów. No i też lubię wiedzieć, że z tego wyszedłem, jak gdyby lubię widzieć, że mam to już za sobą. No i tu znowu jest pewnego rodzaju opóźnienie po stronie CGM. Dobra, ktoś już odpowiem. Państwo dalej bardzo aktywni. Ktoś się tutaj do mojego pustego brzucha jak gdyby poczepił. Korekta na pusty brzuch jest mniejsza niż na przykład 2 godziny po posiłku lub przed posiłkiem. Ja trochę tak na to patrzę, to znaczy jeżeli jesteśmy po posiłku, glikemia idzie do góry jeszcze, to w moim odczuciu ta korekta powinna być większa. Natomiast można powiedzieć, że taka korekta na pusty brzuch to jest taka dobrze wyliczona, pewna korekta. To jest trochę jak w banku, to jest trudno się pomylić, a już na pewno trudno przestrzelić. Tak na to patrzę, po prostu takie mam doświadczenie. Do Teresy, chciałabym jeszcze zapytać o najnowszą pompę, czyli na niej nie liczymy wymienników białkowo-tłuszczowych, nie liczymy insuliny na korektę i doktor nie musi wyliczać insuliny bazalnej. Czy jeżeli mamy takiego malutkiego pacjenta, na przykład 3 lata, rodzice chcą zrobić dla niego wszystko, czy można od razu zaproponować mu to jako pierwszorazowe urządzenie? Nie można, profesor. Nie ma rejestracji właśnie dla tak małych pacjentów, z tego co ja wiem, ale tutaj proszę, od którego, Kasiu? Powyżej 7 roku życia i myślę, że to się wiąże plus zapotrzebowanie dobowe chyba. Tak, zapotrzebowanie dobowe i cały algorytm jakby pracy w trybie automatycznym. Natomiast jeżeli mogę powiedzieć ogólnie na temat systemu 780, czy na nim nie liczymy WBT, to trochę się odniosę do wykładu dr Józy. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję słyszeć ten wykład poprzedni, czy tylko transmisja idzie od wykładu żywieniowego, ale zacznę od tego tak, że musi być do pompy 780 wyliczona baza i przeliczniki do kalkulatora bolusa, ponieważ zaczynamy od tak zwanego trybu manualnego, który według różnych pacjentów, różnych, że tak powiem, szkół trwa różnie. Ja w mojej perspektywie uważam, że w trybie manualnym pacjenci powinni być co najmniej 10 do 14 dni, ale mówię to z perspektywy własnych doświadczeń. Tutaj proszę być w ścisłym kontakcie z lekarzem prowadzącym. I teraz jak już pompa przejdzie, czyli musimy lekarz ustawić bazę, przeliczniki do kalkulatora bolusa, tak jak we wcześniejszych modelach pompy. A potem przechodzimy w tryb automatyczny. No i tu już pompa przejmuje rolę i baza idzie w oparciu o to, co system widzi, czego się nauczył, ale co widzi w oparciu o CGM. I to jest temat bazy, która będzie szła różnie. Raz będzie szła, raz nie będzie szła. System będzie to widział w oparciu o CGM. I teraz WBT, wymiennik białkowo-tłuszczowy, na pompie 780 właściwie nie ma znaczenia, bo nie jesteśmy w stanie na niego wydawkować insulinę, ponieważ w trybie automatycznym nie ma bolusa złożonego. Czy to wada, czy zaleta? Moje doświadczenia są takie, że jak się je, 3-letnie dziecko nie je takich posiłków, ale jak się zje duży posiłek kaloryczny, zawierający sporą ilość i węglowodanów, i tłuszczy, zwłaszcza zwierzęcych, i pewnie domieszkę białka, to po 2 godzinach patrząc na CGM ja robię tak zwane fałszywe węglowodany, wprowadzam i dopompowuję bolus. I muszę o tym pamiętać. I gdybyście mnie Państwo zapytali z perspektywy poprzedniej pompy, gdzie miałam dopracowany świetnie bolus złożony,
to dla mnie jest to wada, bo ja muszę o tym pamiętać. Natomiast pacjenci, którzy brali udział w badaniu, którzy nie mieli żadnych doświadczeń z żadną pompą, z żadnym CGM, po prostu z peną przyszli na tą pompę, to oni to inaczej odbierają. I tutaj znowu, jak sięgamy po sprzęt, to trzeba sobie zadać pytanie na danym etapie życia chorego, co będzie dla niego najlepsze, co chce osiągnąć i w jaki sposób. I tutaj z punktu widzenia osoby takiej, która ja, gdzie przeszłam historię pomp od najstarszego modelu do najnowszego i na tym poprzednim byłam naprawdę świetnie dopracowana w posiłkach, które wymagały bolusa złożonego i podawałam go po prostu tak na pstryknięcie palców, to na pompie 780 jest mi trudniej, bo ja muszę pilnować czasu. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane autokorekty, no to pompa robi je samoistnie i to jest pewnym, to jest dużym ułatwieniem. Ale czasami tą korektę trzeba zrobić samemu i pompie trochę pomóc. Jest za 15:10, ostatnie pytanie. Jak widzicie CGM za 10 lat, Teresa? To ja się rozmarzę. Ja... Mam takie marzenie, to ja się podzielę marzeniem takim, że algorytmy tych CGM-ów pójdą tak do przodu, że rzeczywiście będziemy w oparciu o CGM-y w pełni bezpiecznie dawkować insulinę i że dojdziemy do miniaturyzacji, a może w całości schowamy ten system pod skórę, a może ten transmitter naklejany na skórę nie będzie nam już potrzebny. I po prostu nie myślcie Państwo o tym jako tak zwane zaczipowanie, ja nienawidzę tego słowa, tylko mam coś, co mam uwolnić, Kasia, moje ciało, dać mi informacje i poczucie bezpieczeństwa. I to jest moje marzenie o CGM-ie i ja w nie wierzę. Pani doktor. To właśnie tak, o tyle o ile wcześniej powiedziałam, że nie marzyłam, to pod to marzenie jak najbardziej się podłączę. To znaczy system, który jest schowany pod skórą, skorelowany na przykład z aplikacją w zegarku i spoglądam sobie swobodnie na ten zegarek i do tego refundowany. To no tak. Okej, okay, Bartłomiej. Ja też myślę, że te rozwiązania, tak patrząc teraz, co mamy, to można by to nazwać kompleks monitoring system, że to będzie przyszłość też, taka bliska, nawet bliższa nie te za 10 lat, czyli nie tylko będziemy monitorowali glikemię, ale ketony, inne parametry, powiedzmy dotyczące aktywności fizycznej, rytm serca i to jakby też usprawni te algorytmy automatyczne, to jest jedna rzecz, ale rzeczywiście chciałbym z takich marzeń już dalszych, żeby to było nieinwazyjne rzeczywiście. Czyli być może te obietnice zegarka właśnie, GlucoWatch nieinwazyjnego, które też ciągle słyszymy co roku praktycznie, nowe generacje urządzeń, też my testowaliśmy, próbowaliśmy przetestować rozwiązanie, które będzie nieinwazyjne. No nie jest to takie proste, jak wiemy. Układałem sobie odpowiedzi na to pytanie. Miałem trochę przewagi nad wami, dlatego że jako pierwszy zostałem właścicielem tych pytań. Pierwszy je poznałem, więc jak gdyby, no oczywiście też sobie to głównie wyobrażałem w ten sposób, że jednak pod skórą niż reimplantacja przezskórna. Jeżeli są różnego rodzaju rozruszniki implantowane na parę lat, mój Boże, za 10 lat to powinno być na całe życie tak naprawdę. Ale to, co Teresa ważnego dopowiedziała, a czego nie miałem w głowie ułożonego, to, że bez transmitera. Bez transmitera. Czyli jak gdyby sensor podskórnie, no i tak jak Państwo powiedzieli, pewnie na tyle precyzyjny, że jakby połączy, zepnie tą pompę w sposób idealny. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Chyba nie mamy. Panowie, nawet, ja mam wrażenie, że nawet jakbyśmy mieli, to panowie już nie puszczą, bo chcą wypocząć, więc myślę, że tu jest mamy do czynienia ze zmową, żeby nie powiedzieć. Tak jak powiedziałem, pewnie panowie by nam i tak tego już nie pokazali. No to co? To podziękujemy, tak? Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że te informacje będą dla Państwa w praktyce do wykorzystania. Będziecie mieć własną refleksję nad sobą, nad tym, co w swoim życiu z cukrzycą na lepsze zmienić. Również bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Dziękuję, dobranoc. Dziękujemy za pierwszy dzień. Do zobaczenia jutro. Dziękujemy bardzo.